Przed wami ostateczna wersja ogromnego icebergu Five Nights at Freddy's. Na przestrzeni tego filmu zobaczysz m.in. Ultimate Iceberg całego Five Nights at Freddy's, który trwa ponad 1,5 godziny. Jednak dodatkowo dorzuciłem wam jeszcze iceberg FNAF-a 1, trwający około 0,5 godziny, od którego tak naprawdę to wszystko się zaczęło, ponieważ to właśnie pod nim na TikToku oznaczaliście mnie, żebym omówił go na filmie i zrobię to właśnie w tym konkretnym odcinku. Zacznijmy, możecie wpaść jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, oraz zasubować ten kanał, ponieważ jesteśmy dosłownie za rogiem do 400 tysięcy subskrypcji, za co oczywiście bardzo wam wszystkim dziękuję. A tymczasem standardowo nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy i pociśnijmy sobie na początku od iceberga FNAF-a 1. Warstwa pierwsza. Golden Freddy. Jest to postać piątego animatrona w grze, który jednak nigdzie dosłownie fizycznie się nie pojawia, poza halucynacją, która w bardzo sporadycznych sytuacjach może pojawić ci się w biurze, ewentualnie na konkretnych kamerach. Ewentualnie po wklepaniu 1987, tym razem nie będzie jumpscare'a, obiecuję. W Custom Night otrzymacie jego jumpscare. Custom Night. Siódma dodatkowa bonusowa noc, w której możesz ustawić poziom agresji i inteligencji animatronu w zależności od tego, jak bardzo przesrane chcesz mieć. Foxy jest nieśmiały. Odnosi się to do pewnej teorii dotyczącej właśnie pierwszego FNAF-a, która zakładała, że Foxy w odróżnieniu od całej reszty animatronów jest nieśmiałą postacią, na co w głównej mierze wskazywać miało jego naprawdę odmienne zachowanie. Foxy jako jedyny nie poruszał się w tradycyjny sposób, nie przemieszczał się po kamerach, on dosłownie wychodził zza kurtyny, za którą zresztą wcześniej się chował, a później biegł i nas jumpscare'ował, jeżeli mu się udało. Poza tym nie było żadnego procesu, w którym miałby się on ujawnić w pełni, a dodatkowo ukrywał się za tą kurtyną. Gdyby tego było mało, jako jedyny miał jumpscare, w którym po prostu wyglądał zza drzwi, a niekoniecznie na nas skakał. To składało się na teorię zakładającą, że jest to trochę bardziej wycofana postać od swoich kolegów i koleżanki. FNAF Plus. Niestety anulowany już remake pierwszego FNAFa. Od 2020 roku był on tworzony przez Fiznoma, który jednak dość mocno spartolił temat i plusa już nie zobaczymy. Co interesujące, sam fakt, że ta gra powstawała aż tak długo i ostatecznie nie wyszła, sprowokował, iż powstały fangame'u będącego remake'iem pierwszego FNAF-a. Takie rzeczy jak na przykład FNAF 1, 2, 3 plus fanmade. I szczerze, chociaż brzmi to słabo, to były to naprawdę niezłe rzeczy. I niby po anulowanym FNAF-ie Plus możemy teraz płakać, aczkolwiek nie wiem, czy jest jakikolwiek sens. Ostatnio na YouTube wleciała zapowiedź nowego DJ of Creation, który pojawić ma się w 2025 roku, a 2 sierpnia pojawi się wersja demo i to wygląda zajebiście. Szczerze, żadna inna poprzednia gra FNAF-owa nie wyglądała tak dobrze moim zdaniem. Wcześniej nie byłem zbytnio fanem DJ of Creation, bo w jedynce jakoś mega nie siedziałem, a słyszałem, że jest dobra. Ale zobaczywszy ten teaser, czekam jak na nic innego. Uważam, że jeżeli ma powstać jakaś GOAT FNAF-owa gierka, to ma szansę nią być. Ponieważ póki co z tego, co zobaczyliśmy właśnie w tym teaserze, ale poczekajmy jeszcze na demówkę z jakimiś pochopnymi wnioskami, to coś może dowieść i gameplayowo, i graficznie, i stylistycznie, i pod względem strachu. Ciekawe jeszcze, jak to będzie wyglądać fabularnie, ale czekam, bo to będzie GOAT, mówię wam. Wyczuwam GOATa. Porty mobilne. Jeżeli podobnie jak ja w przedziale wiekowym, na przykład 9-13 bądź wyżej, siedzieliście we FNAF-ie, to najpewniej graliście w niego na telefonie, ponieważ mam wrażenie, że wersje mobilne przynajmniej do pewnego momentu były mniej więcej podobnie popularnościowo do wersji komputerowych. Myślę, że jeżeli ktoś zaczynał FNAF-a będąc dzieciakiem w momencie, kiedy ta gra jeszcze nie miała chociażby czwartej części, to mógł zaczynać FNAF-a właśnie na telefonie. Porty te oczywiście nie były jakoś mega okrojone i były naprawdę nieźle grywalne. Powstały również porty konsolowe, w które nie wyobrażam sobie grać. W sensie, granie we FNAF-a na konsoli musi być mega dziwne. Sam konsolowcem byłem akurat przez większość życia, myślę, że teraz też mogę się do tego zakwalifikować, ale absolutnie nie widziałbym siebie grającego we FNAF-a na konsoli. Generalnie swego czasu pojawiła się cała paczka gier od jedynki do Sister Location, właśnie sportowanych na konsole. Opinie są dość różne w tej kwestii, niektórzy faktycznie zwracają uwagę na to, że jest to dość dziwne grać we FNAF-a na konsoli. I tego typu opinia z mojej strony tyczy się tylko właśnie części 1 Sister Location, na przykład w takie SB czy we FNAF-a VR, już lepiej grać na konsoli moim zdaniem. Gazety w pierwszym FNAF-ie. Grając w grę, skacząc po kamerach, jesteś w stanie zobaczyć konkretne gazety, które opisują morderstwo Williama Aftona, który jeszcze wtedy nie był Williamem Aftonem. Czytaj po prostu zaginięcie piątki dzieci. I aktualnie, po wielu częściach, jest to trochę podstawa fabuły i dość banalna rzecz, o której wiedzą chyba wszyscy albo większość osób, które jakkolwiek siedzą w teoriach FNAF-owych.
Aczkolwiek wówczas po wyjściu pierwszej części był to chyba jeden z głównych elementów zaczepienia, żeby w ogóle gadać o tym, o co tutaj chodzi. Ponieważ jakby nie patrzeć, poza tym oraz poza tekstami Fungaia nie mieliśmy większych poszlak co do fabuły. O zamknięciu pizzerii, zaginięciu piątki dzieci oraz odnalezieniu ich ciał w kostiumach animatronów dowiadywaliśmy się właśnie stąd. Halucynacje. W pierwszym FNAF-ie zobaczyć możesz kilka halucynacji. Jedną z nich jest oczywiście Golden Freddy, aczkolwiek również odnosi się to do pojawiających się konkretnych rysunków na przedpokojach, holach, cokolwiek. Otóż obecne tutaj rysunki mogą często zmienić się na obraz płaczących dzieci, które nawiązywały chyba do marionetki, przynajmniej według co niektórych teorii. Aczkolwiek patrząc na to, że to był pierwszy FNAF, Scott na pewno nie planował takiej postaci w ogóle drugiej części. Od czasu do czasu mogliśmy również zobaczyć plakat przedstawiający Freddy'ego wyrywającego sobie głowę. Animatroniki są opętane. Jeszcze zanim powstał FNAF 2 i cała reszta FNAFów, ludzie musieli składać sobie fabułę z tych kilku puzli, które Scott zostawił w tej grze. Między innymi po wzięciu pod uwagę treści gazet na ścianie, ludzie snuli teorie, które później okazały się prawdą i zasadniczo podstawą całej fabuły FNAFa, iż obecna w tej grze czwórka animatronów jest w rzeczywistości opętana przez dusze zamordowanych dzieci. Wtedy była to oczywista wręcz teoria, z którą co więcej część osób się nie zgadzało, mówiąc, że to są złe roboty, które ktoś zaprogramował w taki sposób. Oczywiście wiadomo jak było. The Bite of 87. W pierwszym FNAF-ie o The Bite of 87 dowiadujemy się z tekstów Fungaia. Już tam zostaje to wspomniane, a samo w sobie to wydarzenie obserwujemy we FNAF-ie 2. Do tej pory zagadką pozostaje kto kogo ugryzł, prawda jest taka, że ugryzł Ennard, który był przecież obecny w pizzerii z FNAF-a 2. No już, nie wyzywajcie mi w komentarzach, żartuję stary. Achievementy. Niewiele osób wie, że pierwszy FNAF posiadał achievementy, chociażby w wersji mobilnej. Akurat te achievementy ciężko było mi znaleźć w tym momencie, niemniej odkopałem achievementy z wersji portu na Xboxa. Macie tutaj chociażby niesamowite osiągnięcie, jakim jest przejście pierwszej nocy we FNAF-ie. Uwaga, następne jest jeszcze gorsze, ostatnie rozwali wam mózg. Drugim osiągnięciem jest przejście drugiej nocy we FNAF-ie. Trzecim, uwaga, przejście trzeciej nocy. Czwartej. No i tak dalej. I absolutnie niesamowitym osiągnięciem jest Gold No Tempering, jakim jest ukończenie Custom Nighta na trybie 4.20. Komu by się chciało, nie wiem. Aczkolwiek jakoś nigdy nie była dostępna demówka pierwszej części, przynajmniej przez ostatnie lata. Niemniej podobno 24 lipca 2014 roku pojawiła się demówka, zawierająca tylko i wyłącznie pierwszą noc. I później jakoś dziwnie zniknęła i nie idzie jej teraz pobrać, mimo faktu, że jakieś dziwne serwisy, które wciskają ci antywirusa, bo tak, oferują ci pobranie Five Nights at Freddy's demo za free. Jezu, nie róbcie tak, no. Demo FNAF 1. Jeżeli dobrze pamiętacie, jeszcze jakiś czas temu, dokładniej parę lat wstecz, chociażby na takim sklepie Play, nie wiem jak to było na App Store, ale podejrzewam, że było podobnie, chociaż znając Apple'a pewnie nie. Obecne tam były trzy wersje demo kolejnych FNAF-ów od dwójki do czwórki. Były to darmowe noce, zazwyczaj pierwsza, ewentualnie dwie, ewentualnie trzy we FNAF-ie 3, chyba. Na kompo też wychodziły demówki, chyba trójki oraz czwórki. Bonnie bez oczu. W związku z FNAF-em 1 powstał ten dość słynny screen przedstawiający maskę Bonniego bez oczu, który no jest creepy. I grając w samą grę, no nie wiadomo do końca gdzie go dostać, bo nie jest on tak łatwo dostępny. Aczkolwiek podobno, jeżeli wyłączysz grę i będziesz chciał powrócić do ekranu tytułowego, istnieje bardzo malutki cień szansy, dokładniej według wiki jest to 1/1000 szansy, że ten właśnie obrazek Bonniego pojawi ci się na niespełna 10 sekund na ekranie. Przez 9,5 sekundy będziesz podobno obserwować po prostu maskę Bonniego bez oczu, a na ostatnie pół sekundy Bonniemu pojawią się oczy. No i później wrócisz do ekranu tytułowego. Szczerze, ja bym w to nie grał po czymś takim, nie? Ja bym miał to gdzieś. Pluszanki we FNAF 1. W porcie gry na telefony masz możliwość zakupienia w dodatkach pluszanek animatronów, które możesz postawić na swoim biurku. I mogą ci jakoś, nie wiem, towarzyszyć stary przy grze, nie? Bez kitu. Bonusowy tekst w gazecie na początku gry. Co do tego nie znalazłem dosłownie żadnych informacji i nigdy wcześniej nie obiło mi się to o uszy. Żeby w gazecie na samym początku pierwszego FNAF-a znajdował się jakiś bonusowy tekst, który zdradzałby coś więcej albo... Nie wiem, śmiał się z nas czy coś. Strzelam, że albo jest to kolejny mega rzadki easter egg, który pojawił się tylko kilku osobom, w tym autorowi tego iceberga. Ewentualnie autor, no, nieładnie się zachował, wciskając nam coś, czego w grze nie ma.
I strzelam, że jest to ta druga opcja. Speedrunowanie pierwszego FNAF-a. Oczywiście speedrunowanie FNAF-a 1 jest możliwe jak każdej innej gry. Jeżeli chodzi o takie średnie, najszybsze przejście całości, to waha się ono od godziny do 45 minut. I mowa tutaj akurat o 5 podstawowych nocach. Jeżeli chcesz do tego dorzucić noc 6 oraz 4.20, pewnie będziesz musiał przedłużyć sobie ten czas do, nie wiem, godziny 15 do godziny 30. Przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ z własnych obserwacji zauważam, że poziom trudności, przynajmniej w tym pierwszym FNAF-ie, jest niestety dość skokowy. I niekiedy nie masz wpływu na pewne sytuacje. Pierwsza FNAF-owa teoria Game Theories. Game Theories to kanał, który pewnie wszyscy znamy. Najpewniej najlepiej z FNAF-owych teorii. I pierwszą FNAF-ową teorią w wykonaniu MatPata na tym kanale była ta, która pojawiła się niespełna 10 lat temu, bo 23 października 2014 roku pod tytułem Five Nights at Freddy's Najstraszniejszym Potworem Jesteś Ty, w którym to MatPat porównywał fabułę całej pierwszej części FNAF-a do chociażby wydarzeń z Chuck E. Cheese, które przynajmniej w tamtym momencie wydawały się wręcz analogiczne do tego, co obserwowaliśmy we FNAF-ie. Sporo się zmieniło od tego czasu, nie? Oryginalny port mobilny. Podobno pierwszy FNAF miał oryginalny port mobilny, cokolwiek może to znaczyć. Na YouTubie znajduje się kilka gameplay właśnie z tego starego portu. Dokładniej była to wersja 1.13, która różni się wprawdzie nieznacznie, no ale jednak się coś tam różni. I tak szczerze, ciężko mi zauważyć tutaj jakieś większe różnice, poza tym, że mogą być na przykład kosmetyczne czy coś, nie? Nie wiem. Rekreacje pierwszego FNAF-a na Robloxie. Tak, faktycznie istnieje coś takiego. Ludzie tworzyli rekreacje FNAF-a 1 w Robloxie. I co niektóre te kopie były naprawdę niezłe. Aczkolwiek sam szczerze nie gram w Robloxa, chociaż... Ten Freddy wyglądający jak gąbka to jest gold. Przynajmniej mu się mucha nie klipuje. Jak chcesz się powiedzieć o klipowaniu muchy, to oglądaj dalej, bo mówię o tym w dalszej części tego drugiego iceberga, stary. Warstwa czwarta. Foxy jest dobre. Jest to pewna teoria nawiązująca do nieśmiałego Foxy'ego i korzysta z dokładnie tych samych faktów, co teoria zakładająca, że Foxy jest nieśmiały i przeinacza je w myśl tego, że Foxy jest tak naprawdę dobry i że jest tutaj po to, aby nam pomagać i dlatego nie jumpscare'uje nas jak każdy inny animatron, po prostu wchodzi do biura, żeby sprawdzić, czy wszystko z nami w porządku, a bohater umiera po prostu na zawał serca. Tak, swego czasu istniała taka teoria i... szczerze? Nie była taka najgorsza. Mimik we FNAF-ie 1. To jest nazwa pewnej innej teorii, zakładającej, że Mimik znajdował się w pierwszym FNAF-ie. I jakby nie patrzeć, to naprawdę jest całkiem logiczne i teraz wam ją przedstawię. Generalnie, jak możecie kojarzyć z tego filmu, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, wpadnijcie tam, bo myślę, że ogarniecie postać Mimika w całości po obejrzeniu go. Mimik we FNAF-ie istnieje już od naprawdę długich lat i obserwował chociażby morderstwa Williama Aftona. Więc w momencie, kiedy pierwszy FNAF ma miejsce, a dokładniej rozgrywa się w 1993 roku, Mimik był już wówczas obecny w serii. Teoria ta zakłada, że Fongai umarł tak naprawdę w okolicach 1987 roku. Teoria zakłada, że nagranie z nocy czwartej, w której Fongai umiera, to jest właśnie nagranie z 87 roku. A przez całą resztę nocy w pierwszym FNAF-ie rozmawiamy tak naprawdę z Mimikiem. To Mimik dzwoni do nas przez trzy noce, w czwartej również do nas dzwoni, strasząc nas śmiercią Fongaja, a w nocy piątej też dzwoni, wypowiadając swoje słowa, czytaj fragment biografii Yogina, o czym trochę później. I oczywiście jest to mocno nie okej teoria, na zasadzie takiej, po co miałby to robić? Czemu wtedy dzwonił, a później zniknął na kolejne lata? Aczkolwiek zwolennicy tej teorii zwracają uwagę na fakt, jak bardzo różny jest Fongai z 87 roku z FNAF-a 2, a Fongai z jedynki z 93. Ten rzekomo prawdziwy, w jedynce już nieżyjący, odnosi się do Foxy'ego w bardzo, bardzo przyjemny sposób. Foxy jest jego ulubionym animatronem. Natomiast Fongai z jedynki już jest dużo bardziej osły w jego kierunku i zasadniczo nijak nie odróżnia go od całej reszty. Dodatkowo oryginalna trójka animatronów jest już naprawiona w 93, poza Foxym, którego Fongai ma nie lubić, którego właśnie Mimik z jakiegoś powodu ma nie lubić. To są takie główne argumenty, które składają się na to, że rzekomo to właśnie Mimik występuje jako Fongai w pierwszym FNAF-ie. Spoko teoria, ale ja nie jestem tego fanem i nie wydaje mi się. Dajcie w komentarzach, co sądzicie, bo chyba nikt wcześniej na polskim YouTubie przynajmniej o tym nie mówił. Survival Kit. Jest to możliwy do zakupienia cheat do FNAF-a, który daje ci m.in. nieskończoną baterię, czy chociażby gotowe informacje odnośnie tego, na której kamerze znajduje się dany animatron. Giga OP i w sumie niszczy cały gameplay moim zdaniem, ale co kto woli. Pokonywanie FNAF-a 1 bez używania świateł przy drzwiach.
Jest to nazwa jednego z popularnych wyzwań YouTube'owych, które zakłada przejście całego FNAF-a bez używania świateł przy drzwiach. Są tam też takie wyzwania jak przejście całego FNAF-a bez używania drzwi, ale to jest już dużo trudniejsze, nawet nie wiem, czy to jest możliwe. W każdym razie przejść bez świateł się da, zdecydowanie. Scott miał koszmary podczas tworzenia Bonniego. Jest to interesująca ciekawostka dotycząca Scotta, który podczas tworzenia pierwszego FNAF-a, kiedy jeszcze chciał uczynić Bonniego tym głównym animatronem, bał się tej postaci na tyle, że miał o nim koszmary po nocach. O kurde, Bonim, niebieski króliku stary. Mocne. Dyskusja o to, kto zamordował Fungaja. W internecie swego czasu trwała dyskusja odnośnie tego, kto tak naprawdę stoi za zabójstwem Fungaja. Ludzie wskazywali różne animatrony z naszej oryginalnej czwórki, aczkolwiek najprawdopodobniej był to Freddy. No ewentualnie można stwierdzić, że cała czwórka, ewentualnie cała piątka, bo słyszymy odgłosy każdego z nich w momencie, kiedy po niego przychodzą. Możliwe również, że był to Golden Freddy. Freddy jest dziewczyną. Nazwa pewnej teorii, która dość mocno podburza cały lore FNAF-a, zakładając, że Fryderyk to w rzeczywistości przedstawiciel płci pięknej. I teoria ta wykiełkowała z faktu, że Freddy spawnuje się na jednej z kamer w damskiej toalecie. To właśnie stamtąd wygląda. Nie wiem, to tylko szczegół, a Freddy jest mężczyzną, chyba. Połączenia FNAF-a 1 z Chuck E. Cheese. W momencie, kiedy pierwszy FNAF wyszedł, ludzie bardzo mocno porównywali to, co zachodzi w pierwszym FNAF-ie z tragedią z Chuck E. Cheese z 1983 roku. Jakby nie patrzeć, tych podobieństw jest naprawdę bardzo sporo. Seria zadziała tronami, rok 1983, czwórka ofiar śmiertelnych, piąta ofiara bardzo ciężko ranna oraz morderca, który to wszystko zrobił właśnie w pizzerii. Jeżeli jesteście ciekawi całej tej kwestii, to nagrałem o tym kompletnie oddzielny materiał. Zachęcam was do zobaczenia, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, stamtąd dowiecie się wszystkiego. Kickstarter FNAF-a 1. Swego czasu istniał Kickstarter pierwszego FNAF-a. Jeszcze zanim pierwszy FNAF wyszedł i zyskał jakąkolwiek popularność, Scott uruchomił Kickstartera tej produkcji. Kickstarter jest to strona, na której możecie chociażby wesprzeć twórcę, który tworzy jakąś grę, którą jesteście zainteresowani. Z owego Kickstartera możemy dowiedzieć się chociażby tego, że Freddy Fazbear miał być w rzeczywistości Freddy Bearem. O tym też później w tym icebergu. Scott myślał, że 4.20 jest niemożliwe. O tym również wspominam trochę później. Swego czasu na YouTubie pewien gość, który rzekomo jako pierwszy przeszedł tryb 4.20, opublikował swój gameplay właśnie na YouTubie. Scott pod tym gameplayem zostawił komentarz, gdzie stwierdził, że jego zdaniem nie było to możliwe do wykonania, a jednak okazało się, że było nieźle. Golden Freddy jest halucynacją? Golden Freddy w pierwszym FNAF-ie występuje tylko i wyłącznie jako halucynacja. Zdaje się, że nawet co do tej kwestii nie było jakichś głupich dyskusji w internecie. Fungaj dobrze wie, że umrzesz. Z nagrań głosowych Fungaja można dojść do wniosku, że przynajmniej jego zdaniem nasz los jest już przesądzony i że animatory nas dojadą i zamordują. Jakby nie patrzeć, jest to naprawdę niepokojąca myśl i szczerze sam nawet nigdy nie rozpatrywałem tego w taki sposób. FNAF 1 multiplayer. Nie wiem, czy odnosi się to do faktu, że Scott swego czasu próbował robić pierwszego FNAF-a multiplayerem, ale to nie jest prawda, bo nigdzie nie ma mowy o tym, żeby próbował. Aczkolwiek w internecie znajduje się masa jakichś gównianych fangame'ów, gdzie ludzie próbowali zrobić pierwszego FNAF-a multiplayerem. I szczerze, jest to dość tragiczne, ponieważ jest to próba stworzenia gry, która nigdy nie miała być multiplayerem, czymś z multiplayerem. I nie, nie jest to dobry pomysł i ani razu nie kończyło się to w pomyślny sposób. Chociaż takie gry powstawały, to były naprawdę gówniane, okropne. Foxy jest nieużywalny, out of order z powodu Divide of 87. Ludzie swego czasu łączyli Foxy'ego z Divide of 87, zakładając, tworząc pewną całkiem trzymającą się kupy do czasu teorię, która zakładała, iż Foxy tak naprawdę jest out of order z powodu Divide of 87, ponieważ to on jest jego sprawcą. Niemniej nie jest on nim. A czemu jest out of order? Nie wiem. Nie wiem, stary. Dlaczego Golden Freddy został naprawiony? To odnosi się do pewnej rozbieżności pomiędzy Golden Freddym z jedynki, a Golden Freddym z dwójki. Ten z dwójki był bardziej zniszczony od tego z jedynki. I powiem tak, nie wiem jak można to wytłumaczyć. Być może powiedzmy, że Golden Freddy postanowił dopasować się, dostosować do jego modelu z prawdziwego życia, który być może jakoś tak rzutem na taśmę został w miarę naprawiony, ale w połowie drogi zostawiony pomiędzy FNAF-em 2 a FNAF-em 1. Nie wiem, to jest stare, jedyne wyjaśnienie. To jest warstwa siódma jeszcze.
Przejście FNAF 1 nie robiąc nic. Jest to kolejny YouTube'owy challenge, który nawet ponoć został wykonany. Zakłada on, że w pierwszym FNAFie żaden mechanizm się nie uruchomi, żaden animatron się nie ruszy ani nic z tych rzeczy, jeżeli się nie ruszysz. Jeżeli nie zrobisz absolutnie nic, nie odpalisz kamer, nie zamkniesz drzwi, nic. I rzekomo w ten sposób możesz przejść kolejne noce, po prostu nic nie robiąc, bo mimo wszystko czas dalej będzie lecieć. Kto dzwoni do nas przy nocy piątej? Szczerze, nie wiadomo, być może był to mimik. Nie zdziwiłbym się, gdyby poszli, jeżeli chodzi o całą fabułę w tym kierunku. No bo ten telefon przy nocy piątej jest zupełnie inny od reszty, poza tym, że Fongai umarł w telefonie numer 4, to w tym piątym masz po prostu niezrozumiały bełkot, który puszczony od tyłu jest w rzeczywistości fragmentem autobiografii Yogina, o czym trochę później. Foxy aktywowany przy nocy pierwszej? Rzekomo w jaki sposób możesz aktywować Foxy'ego przy okazji nocy pierwszej? Jest to swego rodzaju glitch i masz podobno 10% szans na uruchomienie Foxy'ego około 4 rano. Michael jest stróżem nocnym we FNAF 1. Teoria zakładająca, że Mike Schmidt jest w rzeczywistości Michaelem Aftonem, ale jak wiecie z tego filmu, jest to prawda. To jest Michael Afton, to był Michael Afton przez cały czas. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, wpadnijcie koniecznie tam i obejrzyjcie tenże niesamowitej klasy film, niesamowitą produkcję filmową polskiego twórcy. Najlepszą, jaka kiedykolwiek wyszła w polskim kinie. Musicie. Warstwa ósma. Fungi jest przetrzymywany w Golden Freddy. Teoria zakładająca, że Fungi po swojej śmierci został wepchnięty do kostiumu Golden Freddy'ego i widzimy go w momencie, kiedy pojawia się jako halucynacja u nas w biurze. Szczerze, jest to absolutnie posrane i przerażające. Dajcie znać, jaka jest wasza opinia w tej kwestii. FNAF 1 jest snem. Jest to dużo bardziej toksyczny grunt, ponieważ pewni fani FNAFa dosłownie walczyli jak o wolność ojczyzny, jeżeli chodzi o słuszność tej teorii, rzucając się do gardła innowiercom, którzy nie wierzyli w to, że pierwszy FNAF jest snem, obrzucając ich gównem z każdej strony na froncie internetowym. Generalnie teoria snu zakłada, że pierwszy FNAF jest snem, że on się nigdy nie wydarzył. To trochę to jest bez sensu, bo się wydarzył. A teoria sama w sobie wzburzyła ogromne kontrowersje w internecie. I gówno burzę, której skutki obserwujemy do teraz, ale powoli się podnosimy z tej brutalnej bitwy. FNAF 1 wersja 0.9. Najpewniej jest to bardzo wczesna wersja gry, chociażby beta na przykład, która możliwe, że mogła być gdzieś dostępna dla bardzo ograniczonej grupy ludzi tuż przed wyjściem tej oryginalnej. Pierwszej wersji. Jednakże nie wiadomo, co tam było, czym się różniła. Być może posiadała życie, a być może nie. W każdym razie tak na przyszłość, jeżeli pamiętacie Stingraya, to jest pewien problem. Ponieważ po necie lata wiele gównostronek, które oferują chociażby wersję 0.9 pierwszego FNAFa, czy coś, jakieś inne wersje. Za darmo, za pobraniem, z bardzo szebranego miejsca. Nie interesujcie się tym, nie pobierajcie tego, bo najpewniej może być to jakiś ransomware pokroju tego, o czym mówiłem w moim filmie o Stingrayu. Jest to po prostu bardzo niebezpieczne i może wam zepsuć kompa od środka, więc nie, nie szukaj, nie pobieraj, zostaw. Jumpscare Golden Freddy'ego po game overze grę. W pierwszym FNAF-ie macie bardzo malutki cień szansy na to, ale dosłownie to się zdarza mega rzadko, tak absolutnie, mało osób to widziało, że po dostaniu jumpscare'a od innego animatrona i po śmierci w game over screenie możesz dostać jeszcze jeden jumpscare Golden Freddy'ego. Nie wiadomo, czemu się tak dzieje, czy jest to jakiś błąd czy coś, ale stare, jest to creepy dosyć. Zniszczone animatrony. Nie wiem, do czego ma się to odnosić, czy do jakichś fanmade'owych zniszczonych wersji animatronów z pierwszego FNAF'a, czy do tego, że animatrony z FNAF 1 to naprawione, zniszczone Wifurdy z dwójki. Nie wiem, dziwne to jest. Fazbear Entertainment intencjonalnie zabija stróżów nocnych. Czy nie wydawało wam się dziwne, że tak wielu stróżów nocnych w całej serii FNAF jest wystawionych na bardzo złe animatrony, które chcą ich zabić po prostu? Jeżeli nie, to okej, okay. Jeżeli tak, to pomyślcie o tym. Po pierwsze, jak bardzo ci ludzie mają przesrane, a po drugie, że firma, w której pracują, nic z tym nie robi. Jest to całkiem zastanawiające, czy nie robią tego wszystkiego celowo. Golden Freddy pojawia się na oryginalnym porcie mobilnym. Najpewniej odnosi się to do tego, że na oryginalnym porcie mobilnym Golden Freddy pojawia się częściej. I raczej dużo łatwiej jest go zobaczyć, niżeli na kolejnych wersjach, albo chociażby na tej aktualnej. 2015. Rok 2015 to rok wydania FNAF 3 oraz FNAF 4. A najpewniej taka kombinacja cyfr odnosi się do czegoś w Custom Night'cie, co kuźwa nie działa, jest fejkiem. Pojawienie się Golden Freddy'ego u Markiplier'a było ustawione.
Założenie, według którego pojawienie się Golden Freddy'ego Markiplayera było w rzeczywistości ustawką. Chodzi dokładniej o ten moment. Wszystko wydarzyło się podczas nocy trzeciej, a później shot ten latał viralem po internecie i chyba każdy go kojarzy. Chyba, że ktoś nie siedzi w FNAF-ie, nie wiem. Ludzie zakładają, że była to ustawka. Czemu? Nie wiem. Pierwsze słyszę. Każda kopia FNAF-a 1 jest spersonalizowana. Brzmi jak słowo creepasta, niemniej rzekomo coś rzeczywiście w tym jest, ponieważ podobno przynajmniej pierwszy FNAF ma zapisany pewien plik ClickTeama, który analizuje i zapisuje ruchy gracza, a później przystosowuje pod nie animatrony. Stąd właśnie rzekomo twoja wersja gry może się różnić od wersji twojego znajomego, ale nie wiem. Jest to dosyć dziwne, aczkolwiek jeżeli faktycznie tego typu plik tam istnieje, no jest to grube, bo wcześniej nie zastanawiałem się nad tym, żeby było rzeczywiście spersonalizowana każda kopia FNAF-a 1. I to był cały iceberg FNAF-a 1, ten dodatkowy, bonusowy iceberg w tym filmie, a teraz będziecie mogli zobaczyć Ultimate Iceberg całego Five Nights at Freddy's. Wcześniej pojawił się on już na kanale podzielony na dwie części, niemniej teraz połączyłem go w jedną całość. Jednakże nim do niego przejdziemy, jestem winien wam spore przeprosiny z mojej strony. W ubiegłym tygodniu publikowałem drugą część tego iceberga, która no była mocno niedogotowana, jeżeli chodzi o montaż i dopracowanie samego filmu. Niestety czasem tak mam, że trochę za szybko robię pewne rzeczy i właśnie tamta połowa była tego ofiarą. Film oczywiście był dobry, jednakże znajdowało się tam kilka dość głupich błędów. Mianowicie w niektórych miejscach nie słychać było pewnych kluczowych rzeczy audio, za co przepraszam. W samym projekcie w Premierze faktyczne pliki dźwiękowe się znajdowały, niemniej podejrzewam, że coś poszło nie tak w trakcie renderowania filmu, przez co możliwe, że jedna ścieżka się nie wyrenderowała w samym filmie i w tej ścieżce właśnie były te pliki dźwiękowe, przez co nie słychać ich w samym filmie, za co przepraszam bardzo. Starałem się to skorygować, niemniej no, nie sprawdziłem całego pliku z filmem i w pewnych miejscach nie było słychać tych plików dźwiękowych, niemniej teraz naprawiłem to. Dodatkowo w tamtej wersji filmu totalnie dla beki umieściłem kilka błędów ortograficznych, żeby trochę się pośmiać, niemniej nie za bardzo wam się to spodobało, więc już w tej wersji tych błędów nie ma. Chciałem trochę pocisnąć bekę snuff, ale trochę mi nie wyszło, więc przepraszam. Tutaj macie pełną, dogotowaną wersję, obiecuję, że to się już więcej nie powtórzy. Teraz w każdym razie przechodzimy do dania głównego. Więc zacznijmy od warstwy numer 1. Noce 6 i 7. To są noce, w które zagrać możemy po zakończeniu, jak nazwa wskazuje, pierwszych 5 nocy. 6 to bonusowa, najtrudniejsza noc, a 7 to custom night, w którym to własnoręcznie dostosować możemy poziom inteligencji, czytaj agresji animatronów od 1 do 20. Custom nighta wywodzi się właśnie tryb 4-20, czytaj 20-20-20 i 20, który jest piekielnie trudnym, najcięższym trybem w grze i cóż, jeżeli nie jesteś jakimś szefem, to nie przejdziesz tego. Toreador Marsz, czytaj pieśń Toreadorów. Jest to popularna pieśń pochodząca z francuskiej opery Carmen, która skomponowana została przez gościa imieniem Georges Bizet. Nie wiem, nie znam francuskiego, mówię to źle na pewno. Jest to dokładnie ta sama piosenka, którą usłyszeć możemy w music boxie Freddy'ego. W momencie, kiedy na przykład przegrywamy noc, a ten zaczyna grać nam pod drzwiami. MatPat, czyli niestety emerytowany już youtuber, który nagrywał liczne legendarne teorie na temat fabuły i lore FNAF-a na kanale Game Theories. I robił to od 2014 roku i stał się niejako jednym z największych gołtów, jeżeli chodzi o ludzi, którzy kiedykolwiek o FNAF-ie mówili. Dzięki swoim zasługom miał również swoją rolę w filmie FNAF, miał tam dosłownie króciutką scenkę jako kelner. Dołko to kolejny legendarny FNAF-owy youtuber, jednakże on bardziej pełnił funkcję takiego, nie wiem, zagranicznego Elevena. On bardziej grał we FNAF-a i ekscytował się wszystkim w jego kwestii, niż robił cokolwiek więcej. Miał też kilka FNAF-owych piosenek, czego część mogła nie wiedzieć, na przykład ja wcześniej tego nie wiedziałem. XOR to postać, która pojawiła się w Ultimate Custom Night, jest po prostu mroczniejszą wersją Didi, która w jednym momencie jest w stanie walnąć ci więcej animatronów do biura niż Didi sama w sobie. Kamera w kuchni. W pierwszym FNAF-ie kamera w kuchni jest nieaktywna. Do kuchni dostać może się Chica i po prostu możemy ją tam usłyszeć, a niekoniecznie zobaczyć. Endo 02 to po prostu kolejna wersja endoszkieletu. W pierwszym FNAF-ie endoszkielety widzimy chociażby na grafice promocyjnej i chyba nigdzie indziej. Natomiast przy okazji dwójki endoszkielet rzekomo rzeczywiście się pojawia i wygląda trochę inaczej. Jest to na tyle popularny design, że raczej wszyscy go widzieliście. RWQFSFASXC. Czytaj po prostu Shadow Bonnie.
Jest to postać, którą spotkać mogliśmy we FNAF-ie 2, razem z jego kompanem Shadow Freddy, który pojawiał się gdzieś na zapleczu, natomiast Shadow Bonnie pojawiał się u nas w biurze i wpatrywał się na nas i mógł skraszować nam grę. Stał się on dosłownie żywą legendą FNAF-a 2, a jego pojawienie się sprowokowało powstanie wielu teorii na jego temat, m.in. tych zakładających, że on oraz Shadow Freddy to tak naprawdę dusze pracowników zamordowanych w placówce, niemniej no, nigdy tego nie potwierdzono. Natomiast w FNAF Worldzie ostatecznie potwierdzono, że jego imię to RWQFSFASXC. Showtime, nie do końca jestem pewien, jak to zinterpretować. Niemniej najpewniej odnosi się to do występów animatroników na scenie w pizzerii, m.in. chociażby pierwszej trójki bez Foxy'ego w pierwszym FNAF-ie. Aczkolwiek jednocześnie możemy podciągnąć pod to różnorakie animacje czy piosenki o tym samym tytule, również powiązane chociażby z pierwszym FNAF-em. Dodatkowo możemy to podciągnąć pod FNAF-a Help Wanted, gdzie znajdował się przycisk Showtime, który jednak nic nie robił, niemniej miał rozsuwać kurtynę i dać nam zobaczyć Showtime trójki animatronów z pierwszej części. Ian i Brayden to po prostu synowie Scotta, Ian i Brayden Cawthon. Na przykład testowali jego grę. 1987. 1987 to oczywiście data bardzo ważna dla fabuły FNAF-a. Wtedy miejsce ma chociażby akcja FNAF-a 2, a co za tym idzie The Bight of 87, czyli ugryzienie w 1987. Aczkolwiek jednocześnie w pierwszej części w Custom Night po ustawieniu inteligencji wszystkich animatronów tak, aby tworzyła ona ciąg liczb 1987, otrzymywaliśmy jumpscare Golden Freddy'ego, co sprowokowało masę teorii w tamtym czasie. Książki. Tak, FNAF ma swoje książki, które tworzą trochę oddzielny kanon. Niektórzy kłócą się, czy one są powiązane z fabułą, czy nie. Ja w nich do końca nie siedzę, ale wyszła tego masa. Shadow Freddy, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to znajomy Shadow Bonniego. Oboje pojawiają się we FNAF-ie 2 w ramach swoistego easter egga. It's me, jest to fraza z pierwszego FNAF-a. Pojawiała się m.in. w halucynacjach, jest to ikoniczny tekst dla Freddy'ego Fazbera, przynajmniej z pierwszej części. Markiplier, absolutny final boss FNAF-a ever, nigdy nie będzie nikogo większego. Stworzył najbardziej ikoniczny content FNAF-a, jaki stworzył ktokolwiek, kiedykolwiek i nikt mu tego nie odbierze. Razem z Matpatem to są dwa absolutne goaty i final bossy, jeżeli chodzi o FNAF-owych youtuberów ever. Nie ma niczego lepszego. Scott Cawthon to jest osoba trochę zdziebko wyżej od Markiplier'a, jeżeli chodzi o goatów we FNAF-ie, bo to twórca gier. Bez niego tych gier by nie było. Nosefong, charakterystyczny dźwięk, który wydaje nos Freddy'ego po kliknięciu na niego na plakacie. Private Room, pokój prywatny, to pomieszczenie FNAF-a Sister Location, po pójściu do którego chociażby mogliśmy odblokować alternatywne zakończenie gry. Zamiast pójść do Scooping Roomu mogliśmy po prostu nawalać się z Ennardem do 6 rano oraz sprawdzać, jak wielkimi masochistami jesteśmy, grając w Custom Nighta, który też miał tam miejsce. Golden Freddy to postać bardzo ważna dla całej fabuły serii, chociaż pojawiła się w pierwszym FNAF-ie, w drugim FNAF-ie i była po prostu halucynacją, która namieszała bardzo mocno w fabule i sprowokowała ogromną ilość różnych teorii. Poza tym ma świetny design, zwłaszcza we FNAF-ie 2. The Bight of 87! Ugryzienie w 1987 to wydarzenie, które miejsce miało w listopadzie 87 roku, mniej więcej w trakcie naszej zmiany we FNAF-ie 2, kiedy na przyjęciu urodzinowym ochroniarz stracił płat czołowy po tym, jak jakiś pluszowy pierdolec mu się w niego wgryzł. Następnie chcieli wyjąć zęby z jego czoła, przy czym usunęli mu płat czołowy. Sadkę. Przez lata ludzie obrzucali się gównem z różnej strony, zakładając, kto może być za to odpowiedzialny. Obecnie głównym podejrzanym jest Toy Bonnie. Leon Driskin to animatron z prawdziwego życia, czytaj gościu, który jest odpowiedzialny za tworzenie soundtracków do kolejnych części FNAF-a. JJ, damska wersja Balloon Boya. Halloween Update, generalnie FNAF 4 posiadał update halloweenowy, który w sumie gówno zmieniał. Aczkolwiek mało kto wie, że jedynka także posiadała taki update, między innymi dodana została dynia oraz takie fajne lampki. Do dwójki również dodano dynię. I ta dynia jest okropna, naprawdę. Do trójki też dodano tą brzydką zieloną dynię. I ja nie wiem, czy to jest oficjalne, czy nie, aczkolwiek jeżeli trójka miała swój halloweenowy update, to według tego, co znalazłem na necie, zmieniona została minigierka ze śmiercią Aftona, mianowicie w tej sytuacji spada na niego wielka dynia i to ona go zabija. Dziwne. The Living Tombstone to inne absolutne gołciki, które odpowiedzialne są za tworzenie tych wszystkich ikonicznych piosenek FNAF-owych. Tak swoją drogą, jak dobrze pamiętam, chyba nikt nigdy nie nagrał lepszych FNAF-owych piosenek niż The Living Tombstone, jak tak patrzę wstecz, nawet ta ich główna piosenka, którą znamy wszyscy, pojawiła się nawet w napisach końcowych filmów FNAF, co chyba mówi naprawdę wiele odnośnie ich legendarności, jeżeli chodzi o to community. Niemniej inni youtuberzy też mieli całkiem spoko piosenki. Pamiętam, że był taki gościu, ale czekaj stary, nie pamiętam jak on się nazywał, ale on miał taki stary banger, jak miałem 12 lat, ja się tak stary bujałem do tego. No spoko, nie? Ale kurwa to jest dziwne, bo szczerze, osobiście jak miałem nagrać piosenkę Snafa, to...
stary. Nie wiem, stary, to co mega mnie tutaj gdzieś kuje w oczy, to sam fakt, że masz tutaj tekst, który jest mega poważny w tych piosenkach. I on jest related do FNAF-a, który w sumie nie jest zbyt poważny i bardziej można z niego cisnąć bekę. Ktoś śpiewa na poważnie tekst FNAF-owy, ale i tak są to mega fajne gdzieś tam elementy dzieciństwa i jest to spoko, ale teraz, jak jestem starszy, to mnie mega gdzieś tam razi, nie? Ale dajcie nam w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy macie podobne zdanie w tej kwestii, czy może jednak nie do końca. Tymczasem przejdźmy może trochę dalej, ale tak czy tak, The Living Tombstone to są szefy i oni mają najlepsze bangery, jak chodzi o FNAF-a ever, stary, kiedykolwiek. Śpiewający Foxy, generalnie w jedynce Foxy ma swoją piosenkę, i w sumie tyle. William Afton to jest po prostu imię Purple Guy'a, imię mordercy. Kluczowa postać dla całego FNAF-a, gościu, który zabił piątkę dzieci. Albo więcej, nie wiem. Marionetka kontra kukiełka. To odnosi się do bifu, ponieważ część społeczności FNAF-a marionetkę nazywa marionetką, inna część kukiełką, część marionet, inna część puppet. I tak się kłócą o to, bo o ile jest jakikolwiek sens. Sam mam wrażenie, że w wersji angielskiej za granicą oryginalnie przyjęło się puppet, aczkolwiek na przykład w Polsce już mówi się marionetka. Mam wrażenie, że akurat u nas mniej osób używa sformułowania kukiełka. U nas jest marionetka, nie ma pupetki czy coś. FNAF 2 jest prequelem, początkowo teoria, a następnie fakt, że dwójka dzieje się przed jedynką, a dokładniej 6 lat przed jej akcją, bo w 1987 roku. Toxicmeter? Generalnie przed wyjściem FNAF 2 w kilku leakach gry mogliśmy zobaczyć pewną mechanikę, która ostatecznie do finalnej wersji gry nie trafiła. Miała ona ograniczać nasz czas z założoną maską Freddy'ego. Im dłużej mielibyśmy ją na sobie, tym toksymetr wskazywałby coraz wyższe wartości, które w końcu, jeżeli toksymetr wypełniłby się w 100%, prowadziłoby to do game overu, czytaj do naszej śmierci. Niemniej ostatecznie trafiło to do gry, gdyż myślę, że byłoby to po prostu zbyt skomplikowane i przekombinowałoby już i tak dość złożoną rozgrywkę. Wygląd pierwszego endoszkieleta, o tym wspomniałem już wcześniej, jeżeli chodzi o grafikę promocyjną pierwszego FNAF-a, to tam widzimy endoszkieleta, który wygląda tak. I on nie wygląda na kogoś strasznego, kto chciałby ci odgryźć płat czołowy, a bardziej jak ziomek, który wbija ci na chatę, żeby naprawić ci lodówkę czy coś. Natomiast nie do końca można to powiedzieć o jego wyglądzie, chociażby na tym obrazku, gdzie akurat wpatruje się w kamerę i już nie wygląda na przyjaznego kolegę, tylko na coś dużo gorszego. I to jest tak jakby jego drugi, pierwszy design? Dodatkowo w trailerze gry Bonnie ściąga swoją głowę, swoją maskę, swoją twarz i wówczas możemy zobaczyć właśnie endoszkieleta wpatrującego się w kamerę. Akurat do gry to nie trafiło, a szkoda, aczkolwiek w dwójce w miarę do tego nawiązano. Drama Scotta. Generalnie Scott w 2021 roku wpakował się w pewną dramę, która sprowokowana została przez jego nie do końca popularne poglądy i ostatecznie doprowadziła do jego przejścia na emeryturę, na którą tak de facto moim zdaniem nie przeszedł, bo dalej gdzieś tam w tym FNAF-ie siedzi i chociaż już nie jako ten main ziomek od FNAF-a, to dalej pomaga innym osobom. Jest aktywny w życiu serii. Trollerskie gry. Generalnie Scott kilkukrotnie starał się trollować fanów i zdecydowanie mu to wychodziło, puszczając takie gry jak na przykład wczesna wersja FNAF 3, która jednak nie była FNAF 3, albo kilka innych troli. Generalnie FFPS od początku był trollem, gdyż miała być to zwykła, tania, niezobowiązująca gierka, a ostatecznie okazało się być czymś dużo, dużo większym i ważniejszym dla serii. Cheaper and Sons Lumber Co. To jest generalnie poprzednia gra Scotta opowiadająca o cheaperze. Generalnie to miała być gra dla dzieci, aczkolwiek z kilometra widać, jak bardzo prosta droga dzieliła cheapera a pierwszego FNAF-a. Nawet spójrzcie na jego mordę i spójrzcie na mordę Fryderyka. Oni są kuzynami, jak w mordę strzelił, stary, nie? Kira, a dokładniej Kira Bryn Risley, jest to współautorka oryginalnej trylogii książek FNAF, tej, która zawierała The Twisted Ones czy Srebrne Oczy. Twisted Chica to właśnie pewna wersja Chiki wspomniana w The Twisted Ones, której wygląd jest dość mocno posrany i mam wrażenie, że to jest taka kontynuacja jej wyglądu z FNAF 4. Dosłownie jest to Nightmare Fredbear, ale to Twisted Chica. Jim Sterling to youtuber, czy też na przykład krytyk growy, który swego czasu nagrał właśnie na temat Cheapera, czyli poprzedniej gry Scotta, i mocno ją skrytykował, twierdząc, że na przykład postacie tutaj wyglądają jak straszne animatroniczne zwierzęta, co oczywiście było sporym kopem dla Scotta, który następnie stworzył FNAF-a. Później Jim nagrał jeszcze kilka filmów o kolejnych grach oraz o jego dramie w 2021 roku i w sumie to tyle, nic zbytnio ciekawego. Fredbear w Ultimate Custom Night. Generalnie w Ultimate Custom Night tuż obok Nightmare Fredbeara znajduje się też oryginalny Fredbear, ten rzeczywisty bez nightmare'owej wersji. Dezura to najpewniej odnosi się do tego, że pierwszy FNAF ma dwie daty wydania. Pierwszą 8 sierpnia 2014, drugą 18 sierpnia 2014. Niemniej taki stan rzeczy występuje przez to, że dopiero 18 sierpnia 2014 roku gra pojawiła się na Steamie.
Wcześniej po prostu dostępna była w innym miejscu. Sparky the Dog to domniemany animatron, który miał wystąpić w pierwszym FNAF-ie i przez 9 lat absolutnie mało kto w niego wierzył, gdyż była to swoista legenda pierwszego FNAF-a, że niby Sparky jest tam faktycznie obecny, a tak naprawdę nie. Aczkolwiek wszystko zmieniło się w momencie, kiedy Sparky pojawił się w filmie FNAF jako easter egg, leżąc na zapleczu, dosłownie. W związku z czym tutaj pojawia się pytanie, czy Sparky faktycznie pojawił się w tym pierwszym FNAF-ie, czy... Być może po prostu ludzie podchwycili temat i umieścili go w filmie FNAF po tym, jak nagrałem shortsa na ten temat, bo to była ich jedyna inspiracja. Nie mogło być innej. Film FNAF. Generalnie starali się zrobić film FNAF przez 9 lat i w 2023 roku wyszedł, a niedługo wyjdzie dwójka. To jest dość spora historia, którą omówiłem na przykład w tym filmie i w kilku innych również omówiłem cały film FNAF. Rozłożyłem go dosłownie na czynniki pierwsze, polecam zobaczyć. Scott podkłada głos Fungajowi. Generalnie w jedynce, dwójce, trójce to Scott tak naprawdę podkładał głos pod postać Fungaja. Naprawdę niesamowite zaskoczenie. Płeć Mangle. Ludzie przez długi czas kłócili się, czy Mangle jest mężczyzną, czy kobietą. Dyskusje na ten temat trwają do teraz, a ja zapytam was po prostu o zdanie w komentarzach. Aczkolwiek i tak przez wszyscy wiemy, że płeć Mangle to... Tak, tak, tak. CD Plus to kombinacja klawiszy, która pozwala ci zeskipować noc we FNAF-ie. Aczkolwiek patrząc na Reddita, nie jestem pewien, czy to dalej funkcjonuje, czy nie, ale pewnie tak. Freddy w damskiej toalecie. W pierwszym FNAF-ie, kiedy Freddy się uaktywnia, w pewnym momencie może on pójść do damskiej toalety w momencie, kiedy idzie do nas. I możemy to zobaczyć na kamerach. Ludzie bardzo często zadawali sobie pytanie, dlaczego Freddy jest w damskiej toalecie. Aczkolwiek to nie jest odpowiednie pytanie, jakie powinni zadać, ponieważ powinni raczej spytać, czemu oni nie są w... Czemu oni nie są z nim w tej łazience? Minigierki po śmierci. We FNAF-ie 2 po naszym zgonie istniał cień szansy, że po śmierci będziemy mogli zagrać w pewną minigrę, jedną z kilku. I każda z nich przedstawiała jakieś ważne dla fabuły wydarzenie. Takie chociażby morderstwo córki Henry'ego, jeszcze nie wiedząc, że to córka Henry'ego, przed drzwiami pizzerii. Czy na przykład wsadzenie ciał dzieci do kostiumów animatronów przez marionetkę. W grach tych były naprawdę malutkie szczególiki, które sprawiały ogromną trudność fanom. Między innymi kolor mordercy, czemu jest fioletowy, a czemu jest różowy, a może było ich dwóch? Albo chociaż pojawienie się Golden Freddy'ego jako piątego dziecka, które nie otrzymało maski, a następnie jego jumpscare. To były dobre czasy. Sister Location ma miejsce pod FNAF-em 4. Kiedy znajdziemy się w private roomie we FNAF-ie Sister Location, jeżeli na klawiaturze numerycznej na ścianie wklepiemy cyfry 1983, to na znajdujących się tu monitorach pojawi się widok z kamer, które przedstawiać będą pokoje z FNAF-a 4. I to jest naprawdę mega mocna rzecz, która naprawdę łączy FNAF-a 4 z Sister Location. Stąd pojawiło się bardzo wiele teorii, niemniej powszechnie przyjmuje się, że William Afton przez te kamery podglądał to, co robi jego syn. Możliwe na przykład, że założył je po śmierci młodszego syna, no kto wie. Niemniej z tego właśnie wykiełkowała teoria, że cała osiostrzana lokacja znajduje się właśnie pod domem z FNAF-a 4. Naprawdę interesująca teoria. Obskurna grafika. Generalnie jak chodzi o wszystkie FNAF-y, za wyjątkiem tych ostatnich, których grafika była aż zbyt mocno przystosowana pod coś przyjaznego dziecięcemu odbiorcy, posiadały naprawdę mroczną, obskurną, brudną, brzydką grafikę. I nie mówię tutaj po to, żeby Scottowi jakkolwiek ubliżyć, niemniej tak, to było brzydkie, aczkolwiek utrzymywało nieoceniony, niezastąpiony klimat, którego żadna kolejna część po tym, jak Scott odszedł od tego klimatu znanego chociażby z pierwszych trzech części, już nie miała. Generalnie po prostu wylewa się stamtąd ten smród pizzerii lat 80. Na każdym kroku właśnie czuć tam to coś dziwnego. I wszystko to potęguje niezastąpiona oprawa graficzna. Prosta, ale bardzo dobra. Jumpscare plus trapa we FNAF-ie Help Wanted. Generalnie we FNAF-ach Help Wanted w jedynce oraz w dwójce otrzymujemy prezenty po ukończeniu albo każdej nocy, albo każdego zadania. I w jedynce jesteśmy w stanie otrzymać prezent, który nie posiada zawartości, poza nagle spawnującym się plus trapem, który nas jumpscare'uje. Jest to na tyle poważny jumpscare, że nie jest on jakimś trollem, jak chociażby jumpscare Cupcake'a, a on faktycznie nas zabija, co sprawia, że jest aż tak szczególny. Długie historie Mr. Hippo. W ocenie znajduje się postać znana jako Mr. Hippo, która jeżeli nas zabije i zjumpscare'uje, będzie wygłaszać długie, nużące monologi opowiadając jakieś historie ze swojego życia. I to może ciągnąć się dosłownie w nieskończoność. W gruncie rzeczy w pewnych etapach być naprawdę strasznie frustrujące i irytujące. Halucynacje z marionetką.
kwestii FNAF 2 istnieje bardzo mały cień szansy. Zasadniczo wcześniej była to po prostu teoria, wedle której w momencie, kiedy przez bardzo długi czas nie nakręcimy music boxa, marionetka wyjdzie ze swojego pudła, a następnie będziemy mogli zobaczyć ją na konkretnych kamerach, na korytarzach, jak ta zmierza w naszym kierunku, aby nas zjumpscarować. NFT. Swego czasu w zamierzchłym 2021 roku miejsce miała jeszcze inna drama Scotta, kiedy community FNAF-owe wyczuło, że Scott ma zamiar wykorzystać FNAF-ową licencję w taki sposób, aby stworzyć następnie NFT, które w tamtym czasie było naprawdę bardzo popularne i mogły sięgać bardzo olbrzymich sum pieniędzy. Jednakże po absolutnej eskalacji dramy i po tym, jak ludzie absolutnie się zesrali, Scott uznał, że on to w sumie żadnego NFT jednak nie robi i ostatecznie żadnego FNAF-owego NFT nie było i to chyba bardzo dobrze. Save Them. Jest to jedna z minigierek z FNAF-a 2, w której gramy oryginalnym Freddym, który jeszcze znajduje się w pierwszej pizzerii Freddy'ego Fazbera. I zaobserwować możemy tutaj następstwa pierwszych morderstw. Między innymi animatrony leżące w plamach krwi, czy chociażby ciała dzieci leżące na podłodze. Ogólnie na całej mapie jest 5 ciał dzieci. Czy można bardziej stwierdzić, że dusz czy coś? Leaky od Funko. Generalnie Funko to międzynarodowa firma, która wydaje figurki Funko Pop, które musicie znać. I oni wypuścili właśnie masę figurek powiązanych z Five Nights at Freddy's, które przedstawiają konkretne postacie z już znanych nam części gry, ale również i tych w danym czasie nieznanych. Jeszcze przed premierą Security Breach'a ludzie w Funko zlikowali nazwy, imiona animatronów, które wystąpią w Security Breach'u jeszcze zanim poznaliśmy ich faktyczne imiona. Wtedy już wiedzieliśmy chociażby o Roxanne Wolf czy Glamrock Freddy'm, jeszcze nie wiedząc, że oni się tak nazywają. I co ciekawe, to nie była jedyna tego typu sytuacja, ponieważ całkiem niedawno mogliśmy być obserwatorami bardzo podobnego zdarzenia. Otóż mniej więcej po premierze Security Breach Ruin miejsce miały kolejne leaky od Funko, które przedstawiły nam nowe postacie, których jeszcze wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Takie jak Balon Foxy, Balon Freddy, Balon Bonnie, Balon Chica, Circus Foxy czy Circus Freddy. Na ten moment do końca nie wiemy, do czego tak naprawdę odnoszą się te postacie tak w 100%. Niemniej możemy być pewni, i to absolutnie pod każdym względem, że powstaje kolejna część FNAF-a powiązana z karnawałem czy też cyrkiem. Jak możecie zauważyć, motyw karnawału i cyrku w ostatnich częściach FNAF-a pojawia się bardzo, bardzo często. Tak naprawdę w każdej wydanej w ostatnim czasie grze mamy nawiązanie do tej kwestii, więc możemy być pewni, że mniej więcej po wyjściu Into the Pit otrzymamy kolejną grę. Tylko nie. I mam wrażenie, że ten nowy FNAF może być naprawdę całkiem ciekawy i może trochę bardziej nawiązywać do klimatu starszych części, niżeli tych nowych, bo ta lepsza atmosfera by się tu przydała. I mam wrażenie, że jeżeli w tej nowej grze pojawiają się kostiumy typu to z Ruina, a nie jakieś gówno, które było w tych ostatnich częściach, oczywiście żartuję, nie? Ale opisuję mniej więcej to, jak to mi się kojarzy, to może być ciekawie. Naprawdę zobaczyłbym coś nowego ze starym klimatem w tych grach, a niekoniecznie nowe, futurystyczne rzeczy. Myślę, że byłoby z tym lepiej i mam nadzieję, że ten cyrk, czy tam karnawał, czy cokolwiek faktycznie będzie bardziej nawiązywać do tego, że będzie w końcu kuźwa straszny, bo nie podoba mi się stary. 395248. Jest to kod, który pojawia się w jednej z minigier we FNAF 3. Dokładniej w tej po nocy trzeciej. Jeżeli wklepiemy ten kod na klawiaturze numerycznej, która tak naprawdę jest kafelkami w naszym biurze na ścianie, jakkolwiek to nie zabrzmi, otrzymamy dostęp do tej minigry. Również w jakimś stopniu łączy się to z kolorami. I właśnie ten numer oznacza kolor taki ciemnozielony, bardziej springtrapowy. Niemniej po odwróceniu tego do 842593 da nam to kolor fioletowy. Przynajmniej bardzo zbliżony do fioletowego, co oczywiście oznacza purple guy'a kogo. Niebieskie oczy baby. Po wyjściu FNAF Secret Location pojawiło się kilka dyskusji odnośnie koloru oczu baby. Generalnie ludzie zwracają uwagę na to, że w samej grze ma ona zielone oczy, niemniej w minigrach ma te oczy niebieskie. To sprowokowało niezliczoną ilość teorii odnośnie baby. Między innymi właśnie kolor niebieski połączono z okiem Enarda, które możemy zobaczyć na jego modelu pozbawionym maski. Przez co pojawiają się teorie, że tak naprawdę baby z minigry to baby, w której środku znajdował się Enard i że to on tak naprawdę jest odpowiedzialny za śmierć Elizabeth. Niemniej, no to są już tak dziwne teorie, że ciężko trochę w to wchodzić, mając z tyłu głowy, że być może nawet sam Scott nie ogarnął właściwie, co on tu odwala. Być może małym misklikiem kolorystycznym sprowokował całkiem sporo teorii, ale to jest stary, świetny ruch marketingowy, jak o to chodzi, Jezu. Historia Candy Cadeta. W FPS-ie pojawia się postać znana jako Candy Cadet, która po prostu ma ci opowiedzieć kilka milutkich, fajnych historii. Niemniej, kiedy już go wysłuchasz, to okaże się, że to są dużo mroczniejsze rzeczy, niż mogło ci się wydawać. Dowiesz się na przykład o martwych dzieciach, zszywaniu ciał tych dzieci, o chłopcu, który posiadał węża i znalazł 5 kotków. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Głosio pojawia się również we FNAF Ruin i w Help Wanted.
W dwójce też, z tego co kojarzę. I za każdym razem ma do powiedzenia kilka ciekawych bądź nieciekawych rzeczy. Springtrap w gazecie. To odnosi się do pojawienia się Springtrapa w gazecie, którą zobaczyć możemy po zakończeniu FNAF-a 3. W sumie ta gazeta jest zakończeniem, jakby nie patrzeć. Która to informuje o pożarze Fazbear's Fright, który na zawsze zniszczył tę placówkę. I sugeruje również, że Springtrap zginął w tym pożarze. Jednakże po rozjaśnieniu obrazka dowiemy się, że tak naprawdę nie, ponieważ znajduje się on na tym zdjęciu i okaże się, że wróci. No, wrócił tak jakby, ale może przemilczmy ten wygląd tak na razie. Paper Paws. To są trzy postacie, które wisiały na ścianie we FNAF-ie 2. Zaczynały jako po prostu element otoczenia, a później stały się czymś więcej i chociażby w Help Wanted 2 znajduje się z tym mała minigierka. Big Bug. To był ziomek, który prowadził swego czasu kanał na YouTubie, gdzie wstawiał kilka filmów z FNAF-a i jako pierwszy w całym internecie opublikował swoje przejście 4.20, czyli tego najtrudniejszego trybu w całym pierwszym FNAF-ie. Niekoniecznie był on pierwszą osobą na świecie, która to zrobiła, bo być może ktoś zrobił to wcześniej i po prostu nie wrzucił swojego przejścia do internetu, aczkolwiek powszechnie uważa się, że to jest właśnie ta pierwsza osoba, która mogła to zrobić, albo przynajmniej jedna z pierwszych. Scott nawet zostawił mu komentarz pod tym filmem, w którym stwierdził, że nawet nie przeszło mu przez myśl, że przejście 4.20 jest w ogóle możliwe, bo nawet on nie był sobie w stanie z tym poradzić. To było mocno historyczne wydarzenie, jakby nie patrzeć. Piąte dziecko. Jak wiemy, Purple Guy zabił piątkę dzieci, a tym piątym przez bardzo długi czas była dusza, która znajdowała się w Golden Freddy'm. Później wszystko zeszło na to, że są w nim dwie dusze i tak dalej, no spore pierdololo generalnie. Aczkolwiek najdosłowniej piąte dziecko odnosi się do minigierki z FNAF 2, tej znanej jako Give Gifts, Give Life. Kiedy jako marionetka nakładamy maski konkretnych animatronów na konkretne dzieci i na chwilę przed końcem minigierki na ekranie na samym środku pojawia się piąte dziecko, które nie otrzymało żadnej maski, a potem miejsce ma jumpscare Golden Freddy'ego. To też sprowokowało masę teorii swego czasu i było naprawdę ważnym wydarzeniem dla fabuły, chociaż wygląda na bardzo minimalistyczne. Red Screeny to niepokojące obrazki, które obserwować mogliśmy w drugim oraz trzecim FNAF-ie. Generalnie po uruchomieniu gry, ewentualnie po naszej śmierci, na ekranie na kilka sekund pojawiały się te niepokojące obrazki konkretnych animatronów, takich jak chociażby Wilfred Freddy, Wilfred Foxy czy Toy Bonnie w dwójce, czy oczywiście Springtrap wyrywający sobie głowę w trójce. Były to ciekawe, aczkolwiek bardzo niepokojące easter eggi. I naprawdę ubolewam nad tym, że już nigdy więcej w przyszłości to nie wróciło, a to był naprawdę świetny pomysł i cudowny patent. Toy Chica w biurze. W FNAF-ie 2 Toy Chica oraz Toy Bonnie oboje przychodzą do biura za pomocą wentylacji i bronić przed nimi musimy się, zakładając maskę Freddy'ego. Niemniej w grze nie znajduje się nic, co jakkolwiek sugerowałoby, że Toy Chica znajduje się w biurze. Mamy oczywiście przechodzącego Boniego, ale Chiki samej w sobie nie ma. Możemy zobaczyć ją tylko i wyłącznie albo w lewym wencie, albo od czasu do czasu może stać w korytarzu na wprost. Odcisk dłoni na twarzy Freddy'ego. To jest teoria pochodząca jeszcze z okresu 2014-2015, kiedy to ludzie, poszukując elementów zaczepienia jakichś elementów fabularnych, doszukali się odcisku dłoni na mordzie Freddy'ego. I z tego powstały dwie teorie. Po pierwsze, odcisk na mordzie zrobił Fongai w momencie, kiedy umiera. Jego śmierć słyszymy przy okazji nagrania głosowego przy nocy czwartej w pierwszym FNAF-ie. Wtedy słyszymy, że rzuca się na niego Freddy. I ludzie powiązali to w taki sposób, że Fongai tak naprawdę bronił się przed Freddy'em, próbując go odepchnąć, odciskając dłoń na jego mordzie. Z drugiej strony pojawia się jeszcze druga teoria, że odcisk ten zrobiło dziecko bawiące się z Freddy'em, ale umówmy się, ta pierwsza teoria jest lepsza po prostu. Lady Fizzy. To jest osoba odpowiedzialna za rysunki do kilku książek oraz komiksów FNAF-a, wokół której swego czasu miejsce miała ogromna drama związana z jej transfobicznymi wiadomościami i wpisami w internecie. To jest generalnie mega stara i na tyle zawiła drama, że nie wiem, czy w ogóle jest sens to tak w 100% przedstawiać. Aczkolwiek z jej strony pojawiło się napisanie historii, w której Purple Guy, czytaj William Afton, gwałcił dzieci przed ich zamordowaniem i swoje fantazje wylewała m.in. poprzez fanarty czy fanfiki. Ostatecznie Lady Fizzy została skancelowana i już do produkcji kolejnych rzeczy FNAF-a nie wróciła. Wygląda na to, że ludzie do tej pory tejże dramy nie zapomnieli. Fazbear Fanverse Initiative. To była niesamowita inicjatywa, którą Scott Cawthon sfinansował w 2020 roku. I to właśnie dzięki niej ujrzeć mieliśmy tak niesamowite fangamy FNAF-a jak Pop Goes Evergreen, który dalej nie wyszedł mimo 4 lat od startu inicjatywy. Five Nights at Candy's 4, które nadal nie wyszło mimo 4 lat od startu inicjatywy i nawet nie dostaliśmy głupiego trailera. Dostaliśmy dosłownie malutki leak gameplayu, który wygląda zajebiście i niesamowicie i lepiej od wszystkiego, co dostaliśmy we FNAF-ie od
kurde, nie pamiętam kiedy. I dosłownie nikt o tym nie mówił, a gra do tej pory nie wyszła, a mogła być czymś niesamowitym. Dodatkowo dostaliśmy kilka naprawdę niesamowitych teaserów, które mnie na przykład bardzo podhypowały na samą grę. Czy w końcu informacja, że całość miałaby być utrzymana w konwencji FNAF Sister Location, czyli IMO, najlepsze jaką FNAF dał nam kiedykolwiek. Nigdy później nie było gry w tym stylu, która byłaby na tyle dobra. A myślę, że Five Nights at Candy's 4 mogłoby to przebić, ale niestety minęły 4 lata i cisza. Dodatkowo dostać mieliśmy nowe DJ of Creation. W oryginalnej części nigdy za bardzo nie siedziałem, ale to... O Jezu, wygląda cudownie. No i dalej jeszcze nie wyszło. One Night at Flamtis, które jako jedyne z tego całego projektu wyszło. Czy w końcu FNAF Plus, który jest bardziej minus, bo nie wyjdzie. Bo twórca zamiast pracować nad swoją grą i ją wypuścić w miarę grywalnym stanie, stwierdził, że on to w sumie woli sobie grać w gry na streamach i gry swojej nie wypuszczać. Ostatecznie wyszła z tego drama. Nawet nie pamiętam, co tam chodziło, naprawdę. Aczkolwiek gra ostatecznie została skancelowana i to jest ogromna strata, bo co jak co, ale FNAF Plus to był najbardziej hypowany projekt z całej tej inicjatywy i jest naprawdę niewyobrażalną stratą, że nigdy tej gry nie ujrzymy, bo to mogło być coś naprawdę świetnego. I może nawet mogłoby wytyczyć nowy kierunek dla kolejnej gier serii. Niestety jednak, co by się stało, gdyby ta gra wyszła? Myślę, że się nie dowiemy. Jak na razie, niestety, z bólem serca muszę przyznać, że inicjatywa okazała się dość sporą porażką. Bo jeżeli zapowiadasz niesamowity projekt we FNAF-ie, kuźwa 4 lata temu, i przez te 4 lata nie poczyniasz żadnych konkretnych postępów, jeżeli wychodzi tylko jedna gra i kilka arcade'ów, w które nikt nie gra, to coś jest kurwa nie tak. Piąty pasek zużycia baterii. W pierwszym FNAF-ie do dyspozycji mamy 100% baterii i poprzez różnokolorowe paski od zielonego do czerwonego obserwować możemy zużycie tej energii. I oczywiście im więcej rzeczy mamy włączonych, tym energia będzie schodzić szybciej, a zużycie będzie większe. Na przykład odpalenie świateł i zamknięcie obu drzwi i włączenie kamer. Jeżeli tak zrobicie, dosłownie na ułamek sekundy pojawi się piąty pasek zużycia energii, który równie szybko zniknie, ponieważ w momencie załączenia kamer światła wyłączają się. Szczerze, bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tym wcześniej. Maska Vanessy. Generalnie w DLC-ku Curse of Dreadbear do FNAF Help Wanted pod sam koniec odnajdujemy maskę Vani i zakładamy ją na siebie i gramy w tej grze Vanessą. I to jest oczywiście jedynym, najbardziej oczywistym potwierdzeniem na to, żeby powiedzieć, że Vanessa i Vani to jest ta sama osoba. A mimo to wciąż znajdowało się wielu niedowiarków, którzy kłócili się, że przecież Vanessa i Vani to nie ta sama osoba. Bo przecież w jednym nieoficjalnym zakończeniu widzimy, jak Vani umiera, a Vanessa na nią patrzy. I to jest prawdziwa analiza, bo Vanessa to nie Vani, jestem pewien. Ostatecznie wiem, że cię powtarzam, ale Vanessa to Vani. Kropka. Marionetka we FNAF-ie 1. Jak dobrze wiecie, marionetka nie pojawia się w pierwszym FNAF-ie, aczkolwiek we FNAF-ie 2. Zobaczyć możemy kilka cutscenek, które miejsce mają w pizzerii z pierwszego FNAF-a, co widzimy po modelach animatronów, które pojawiły się tylko i wyłącznie we FNAF-ie 1, które miejsce ma w 1993 roku. W cutscenkach tych widzimy widok z oczu Freddy'ego, który to rozgląda się po main stage'u i w pewnym momencie pojawia się marionetka, która patrzy mu głęboko w oczy. Szczerze nie do końca wiadomo, co właściwie miało to znaczyć, aczkolwiek mocno sugeruje to, że we FNAF 1 znajdowała się również marionetka. Co do tego pojawiało się również kilka innych teorii, które porównywały wygląd marionetki z dzieciakami, które pojawiają się na co niektórych plakatach w ramach halucynacji. Widzimy tam otóż zapłakane dzieci, które są dość mocno do marionetki podobne. Fredbear and Friends 1983. To jest nazwa programu, bajki, w której centralną postacią był właśnie Fredbear, którą zobaczyć możemy na telewizorze w minigrach we FNAF 4. Białe oczy Wilfred Boniego. Generalnie we FNAF 2 pojawia się postać Wilfred Boniego, która przez większość czasu ma oczy w kolorze czerwonym. Niemniej na konkretnych kamerach i m.in. w wentylacji, jego oczy zmieniają kolor na białe. W menu głównym zresztą również ma białe oczy. Niekonsekwentność w guzikach. Jakkolwiek to nie zabrzmi, we FNAF 4 postacie Nightmare Fredbeara oraz Nightmare Balloon Boya mają na sobie guziki, które jednak non-stop zmieniają swoje kolory. Czasem mogą być czarne, czasem białe, a czasem czarno-białe. Ciężko jest to logicznie wytłumaczyć poza jakimś błędem, który Scott mógł popełnić w trakcie robienia gry. Życia. Jest to niewykorzystana mechanika, która była w planach Scotta do pierwszego FNAF-a, aczkolwiek ostatecznie nie skończyła w finalnej wersji gry. Generalnie we wczesnym gameplayu, który Scott opublikował na YouTubie, po uruchomieniu nocy poza standardową informacją o godzinie oraz danej nocy pojawia się jeszcze informacja o życiu. Mamy ikonkę ludzika, a obok jedynkę, co oznacza, że graczowi zostało ostatnie życie, co nie do końca wiadomo jak mogło działać. Aczkolwiek ostatecznie myślę, że dobrze, że to nie trafiło do ostatecznej wersji gry, bo mogłoby dość sporo namieszać. W plikach FNAF 3 również znajduje się coś takiego. Tam gracze znaleźli również ikonkę ludzika oraz napis życia.
Aczkolwiek to też na szczęście nie zostało nigdzie wykorzystane. Designy z bety dla Funtime'ów. W Sister Location zobaczyć możemy poprzednie wersje Funtime Freddy'ego oraz Funtime Foxy'ego. Jak nas wskazuje jeszcze z bety gry, kiedy to na przykład Funtime Freddy nie miał przy sobie bonbona. A dodatkowo oboje co nieco różnią się kolorystycznie. Nic nadzwyczajnego, ale warto o tym wiedzieć. Jeżeli już dotykamy takiego tematu, warto również wspomnieć o innej wersji Fredbera, który jeszcze zanim stał się oficjalnym Fredberem, jakiego znamy i nienawidzimy, kolorystycznie bardziej nawiązywał do Nightmare Freddy'ego, był ciemniejszy. A co za tym idzie, myślę, że mniej straszno od tego ostatecznego. Generalnie podobnych designów jest minimalnie więcej, ale nie są one jakkolwiek interesujące. Smike. Smike to legenda, to jest gościu, który miał pierwszą oficjalną dramę w całym świecie, w całej historii FNAF-a. I to dramę o najgorszą i najgłupszą rzecz, jaką możecie sobie wymyślić. Swego czasu nagrywałem shortsa na jego temat, niemniej powiem to ponownie. Smike był youtuberem, który praktycznie jako pierwszy nagrywał FNAF-a, a przynajmniej jakieś fakty i ciekawostki o FNAF-ie, które no niekiedy były po prostu głupie i trochę na siłę. Jednocześnie w swoich filmach wykorzystywał fanarty z FNAF-a bez pytania o pozwolenie ich oryginalnych twórców oraz co absolutnie zdumowało jego i jego karierę. Smike swego czasu przyznał się, że on nigdy we FNAF-a nie grał. Nie wie, jak w to się gra. A wszystkie ciekawostki, które prezentował, brał tak naprawdę z innych miejsc w internecie, a nie szukał ich samemu. I szczerze mówiąc, aktualnie mam wrażenie, że to jest trochę częściej występujące zjawisko, że dany twórca sam nie wie, o czym mówi, a ogarnia to z informacji, których nie odnalazł sam, tylko zostały już przygotowane przez kogoś innego. Ewentualnie w co niektórych przypadkach po prostu powtarza to, co powiedział ktoś inny, oglądając jego filmy i nagrywając swój własny. Z własnych obserwacji zauważam, że jeżeli chodzi o znaczącą większość, i to nie mówię tylko o tym polskim YouTubie, bo za granicą mamy dość podobne zjawisko, ale na dużo mniejszą skalę, to oni wszyscy brzmią tak samo, mówią tak samo, imitują tego samego twórcę. Ogólnie jak tak sobie patrzę z boku na ten polski FNAF-owy YouTube, to jest człowieku bagno, nie? Bije natomiast do tego, że Smike został skancelowany za swego rodzaju przewinienie, które obecnie raczej nie jest jakkolwiek rozpatrywane jako przewinienie. I porównując do kilku ekstremalnych przypadków, takich jak na przykład 90% polskiego FNAF-owego YouTuba, to Smike nie zrobił aż tak dużo złych rzeczy. Więc XD trochę jak bardzo czasy się zmieniły. Ale wtedy, kiedy ludzie się o tym dowiedzieli, Smike został zgrillowany. Ludzie absolutnie znienawidzili go za to, a szczerze, to skala jego przewinienia nie była aż tak mocna, patrząc na dzisiejsze realia. Co interesujące, nawet w pewnym momencie Mandzio czerpał bardzo mocne inspiracje od Smike'a i mam wrażenie, że nikt o tym nigdy wcześniej wam nie powiedział. Ponieważ patrząc na te stare filmy FNAF-owe Mandzia, to widać tam kilka mocnych podobieństw względem filmów Smike'a. Oznacza jeszcze, że nie na wszystkich filmach Mandzia, a tylko na co niektórych tych powiązanych na przykład z ciekawostkami o FNAF. Trzeba też przyznać, że później ten styl miniaturek został zmieniony, ale swego czasu na kanale Mandzia pojawiały się miniaturki, które przedstawiały model animatrona tuż obok napisu albo top 10, albo top 5. Co było całkiem podobne do miniaturek Smike'a, które również przedstawiały model animatrona, głównie jego mordę właśnie, podobnie jak u Mandzia. Tuż obok napisu typu top 10, napisanego dokładnie tą samą czcionką, który to zazwyczaj był podświetlony konkretną barwą, a na całą miniaturkę nałożony był specyficzny filtr imitujący swego rodzaju ruch. U Mandzia te miniaturki były bardzo podobne, niekiedy to podświetlenie się tam znajdowało, niekiedy nie. Niemniej Mandzia wykorzystywał rendery animatronów oraz czcionkę w bardzo podobny sposób. Jeżeli chodzi o montaż, te filmy również były bardzo, bardzo podobne. Treściowo te filmy również są mega podobne do siebie, niemniej pamiętajmy, że mówimy tutaj o naprawdę wąskiej niszy tematycznej. Czyli topkach ciekawostek o FNAF z okresu 2014-2016. Uważam, że o kradzieży kontentu nie ma tutaj mowy, właśnie ze względu na ograniczenia tej niszy tematycznej. Jeżeli mielibyśmy myśleć w dokładnie ten sam sposób, to teoretycznie ja też podpierdoliłem cały film od zagranicznego youtubera, bo omawiam ten sam iceberg, niemniej robię to w swój sposób. Co tak samo jak w przypadku Mandzia i Smike'a nie jest jakkolwiek równoznaczne z kradzieżą. Sam po prostu zwracam uwagę na bardzo silne podobieństwa między ich filmami. Niekoniecznie pod względem treści z powodu ograniczeń niszy tematycznej. Niemniej pod względem formy i wykonania, która jest podejrzanie podobna. Czytaj, tak jak wymieniłem, niemal identyczny styl miniaturek z wykorzystaniem dokładnie tej samej czcionki i tego samego ułożenia elementów na miniaturkach. Samego stylu prowadzenia odcinków, czy na przykład niekiedy odwoływania się Mandzia do postaci Smike'a u siebie. Nie oskarżam tutaj nikogo o kradzież, tylko o bardzo silną inspirację,
której z moich obserwacji nigdy jeszcze nie wypunktował pomimo prawie 10 lat od wyprodukowania tamtych filmów. Jeżeli ktoś teraz będzie chciał odbić piłeczkę, że Mandzio przecież nagrywał filmy przed Smajkiem, bo na YouTubie filmy Mandzia są sprzed 9 lat, a filmy Smajka sprzed 7, to ja również odbiję tę piłeczkę, ponieważ Smajk wstawiał swoje filmy wcześniej. Niemniej był zmuszony je usunąć, gdyż groziła mu strata kanału, ponieważ spruli się do niego autorzy fanartów, które ten wykorzystywał bez poprzedniego zapytania się o to. Czytaj, nie posiadał praw do fanartów, które wykorzystywał na filmach, przez co groziło mu usunięcie kanału. Więc te filmy zniknęły, a później pojawiły się już w okrojony, zmieniony sposób. I nie oskarżam tutaj nikogo o kradzież, tylko zwracam uwagę na podobieństwo. Utonięcie w jeziorze. To odnosi się do FNAF World'a, w którym to przejść możemy do swoistych alternatywnych rzeczywistości i idąc tą ścieżką, dostać możemy się do tego miejsca, gdzie znajduje się Czerwone Jezioro oraz gościu znany jako Old Man Consequences. Z miejsca tego nie ma ucieczki. Jak zejść tam wszedł, toś chłopie psepot. Staruszek ma nam do powiedzenia kilka zdań. Chodź, usiądź ze mną na moment. Zostaw swoje demony jego demonom. Daj odpocząć swojej duszy, tu nie ma nic więcej. I dosłownie nic więcej tam nie zrobisz, poza tym, że możesz wejść do jeziora, dosłownie utonąć w nim, a następnie spadać w nieskończoność i tyle. Rick Astley. To odnosi się do sylwetki Michaela Aftona po tym, jak został on zeskupowany w zakończeniu FNAF'a Sister Location. Wówczas w Scooping Roomie pod sam koniec zobaczyć możemy cień jego sylwetki, który dosłownie wygląda jak sylwetka Ricka Astleya. Czyli tego ziomka od Rickrolla, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No, zajebisty troll, panie Scott, świetne. Help me, pomóż mi. To odnosi się do wydawanych przez Springtrapa dźwięków w momencie, kiedy przesuwa się przez wentylację. Jeżeli wsłuchasz się w ten dźwięk, usłyszysz help me. Pomóż mi. I rzeczywiście, to może brzmieć w taki sposób. Niemniej tak naprawdę jest to tylko dzieło przypadku. Jest to po prostu dźwięk, który Springtrap wydaje przesuwając się przez wentylację i sam w sobie jest to dźwięk dosłownie szurania, tylko że jest bardzo mocno slow-pitchowany i zreverbowany. Jak ktoś nie wie, slow-pitchowany, czyli ton odgłosu jest niższy, a zreverbowany, czyli że na plik dźwiękowy nadany jest pogłos. To daje naprawdę fajny efekt. Hepty Mediocre Melodies. To odnosi się do postaci Mediocre Melodies, czytaj świni, słonia, żaby itd., które po jumpscare'owaniu nas w Ultimate Custom Night'cie mają swoje kwestie dialogowe. We've only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. Które mogą kończyć się szeptem, który imo przypomina trochę voice lines'y Baby. To w sumie wszystko, naprawdę. Buff helpy. Jest to jeden z memów, który pojawił się w serii dołko recenzji FNAF-owych memów. Jest to po prostu obrazek dojebanego Helpiego, który zaczął słuchać Zyza i stał się sykantem pochłoniętym przez moc estetyki. Noc ósma. W pierwszym i w drugim FNAF-ie występuje pewien glitch, który sugeruje obecność ósmej nocy w grze. Generalnie dostać możemy go poprzez intensywne, bardzo szybkie scrollowanie po całym menu głównym po zakończeniu nocy 6 po odblokowaniu Custom Nighta. Wówczas na ułamek sekundy wyskoczyć może napis Night 8. Niemniej samej w sobie nocy 8 ani w jedynce, ani w dwójce nie. Dopiero w czwórce znajduje się faktyczna noc 8 i to tak naprawdę ona występuje jako tryb 20-20-20. W czwórce występuje nawet noc 9, w której tak de facto nic się nie dzieje, bo to jest trochę rekreacja nocy 5, tylko że... minus większa trudność. Dyski iluzji. To jest przedmiot, który pojawił się w książkach z serii FNAF. Dotyczy on Twisted Animatronów. To były dyski, które sprawiały, że animatrony, które były w rzeczywistości gołymi endoszkieletami, w cudzysłowie, mogły stać się albo bardzo przerażające, albo bardzo słodkie. W ten sposób mogły manipulować osobami, które były wystawione na ich wpływ. Przedmiot ten możemy odnaleźć na moment we FNAF Sister Location, ponieważ znajduje się na klacie Funtime Freddy'ego. Pojawiło się również kilka teorii, że we FNAF 4 tak naprawdę William Afton wykorzystuje dyski iluzji, żeby jego syn bał się animatronów i nie podchodził do nich, ponieważ stary dobrze wie, że one nie są do końca bezpieczne, o czym w sumie młody też przekonał się niedługo później przez pomocną dłoń swojego brata. Toxic Song. To jest rzecz, o której jakieś poszlaki dosyć ciężko znaleźć w internecie. Niemniej najpewniej odnosi się to do niewykorzystanego ataku Snap Warda, który nie trafił do ostatecznej wersji gry. Jack Black. To jest znany aktor, muzyk czy autor tekstów, który swego czasu nagrał kilka popularnych TikToków powiązanych z Snapem, czy na przykład śpiewał piosenki The Living Tombstone, grał w grę czy opowiadał o nich. Yellow Bear. To jest pierwsze imię Golden Freddy'ego jeszcze zanim sformułowanie Golden Freddy w ogóle istniało. Początkowo, kiedy pierwszy snap wyszedł, był on właśnie określany jako Yellow Bear, niemniej później, kiedy Markiplier na swoim gameplayu nazwał go Golden Freddy'm, to tak zostało już do końca. Tym bardziej, że Scott podłapał to i we FNAF 2 o Golden Freddy'm mowa właśnie jako Golden Freddy, a nie Yellow Bear. Bootlegowe kopie.
Mowa tutaj o dość tanich kopiach różnych gier z serii FNAF, które odnaleźć możecie w wielu miejscach w internecie. Znajdują się one głównie na różnych mniej lub bardziej gównianych stronkach z grami, gdzie za free możecie zagrać chociażby w pierwszego FNAFa w okropnej jakości, z okropnymi spadkami płynności oraz gigantyczną ilością reklam. Tak, to jest jedna z tych gier, które odpalasz siedząc na informatyce w szkole. O ile się nie mylę, te gry są dalej dostępne gdzieś w internecie, ale nie wiem, stary, nie gram w to. Klątwa nawiedzenia to jest chip, który miał trafić do FNAF World, ale ostatecznie do niego nie trafił. Pewnie miał nawiedzać przeciwnika w jakiś sposób. Freddy Bear. To właśnie tak na samym początku nazywał się Freddy. Freddy Bear. Jego imię w taki sposób wspomniane jest chociażby na Kickstarterze pierwszej części oraz po dziś dzień sformułowanie Freddy Bear widnieje na oficjalnej stronie gry na Steamie. Nie Freddy Fazbear. Freddy Bear. Jego imię w taki sposób jest wspomniane chociażby na Kickstarterze pierwszej części. Letowy Bonnie. Generalnie kiedy wyszedł pierwszy FNAF, ludzie dokopali się do pierwszego zwiastuna tej gry. Ci zauważyli, że Bonnie wygląda trochę na fioletowego na tym trailerze, przez co powstała teoria, że Bonnie jest fioletowy. Niemniej tak dzieje się tylko i wyłącznie ze względu na oświetlenie miejsca, w którym stoi Bonnie. Światło pada w taki sposób, że ten nie wygląda na granatowego, ani nie na niebieskiego, tylko na fioletowego, niemniej on nie jest fioletowy. O czym świadczą także jego modele z następnych gier. Wrogowie z Snuffworlda pojawiają się na biurku. To odnosi się do faktu, że grając w Ultimate Custom Nighta, co jakiś czas na biurku pojawić mogą się malutkie wersje pewnych postaci z Snuffworld. Mowa tu o Tangle, White Rabbicie i Bouncepocie, Palora patrząca przez okno. To odnosi się do niewykorzystanego konceptu z FNAF Assisted Location, którym dowiadujemy się poprzez render, w którym to Palora patrzy przez okno w głównym pomieszczeniu. Ostatecznie nie trafiło to do gry, a mogło być całkiem ciekawe. Blueprinty Assisted Location. Są to niebieskie skany, plany budowy konkretnych postaci. Oczywiście mowa tutaj o Baby, Funtime'ach i Balorze. Są to plany, które skrywają całkiem wiele lore za sobą i pokazują naprawdę interesujące fabularnie rzeczy. Takie jak chociażby to, że Funtime Freddy ma dzieciaka w brzuchu, w sobie. Czy na przykład to, że trójka z tych postaci ma 6 stóp wysokości, co daje nam prawie 183 cm. Ale jestem wyższy. Natomiast Baby ma niespełna rekordowe 220 cm, co daje nam lekko ponad 7 stóp. Jakby na żadnym trailerze nie widać, żeby ona była na tyle wysoka. O co chodzi? FNAF 1 miał być ostatnią grą Scotta Cawthona. I to jest fakt, a nie teoria. Ponieważ Scott po zrobieniu kilku gier, które... były dość mocną porażką, postanowił odejść, stworzyć swoją ostatnią grę i zająć się czymś innym, więc stworzył FNAFa, tylko że los chciał tak, że FNAF okazał się sporym sukcesem, więc Scott nie robił nic innego, tylko kolejne części FNAFa i przy tym został, więc spoko. Scott jest samoukiem. Tak dokładnie, tworząc gry, Scott nauczył się wszystkiego samodzielnie. To wskazuje na to, że jest absolutnym self-made'arzem, jak chodzi o robienie gier. Filmowe kopie. Otóż jeszcze w tych zamierzchłych czasach, kiedy film FNAF jeszcze nie powstał, nakręcone zostały dwa filmy, mianowicie Willy's Wonderland oraz Banana Split Movie. Koncepcyjnie fabuła tych filmów była mocno podobna do tego, co działo się we FNAFie. Tutaj stróż nocny w pewnej placówce i nawala się z animatronami, które chcą go zabić. Na szczęście niedługo później film FNAF wyszedł i jestem takim głównym FNAFowym filmem ever i to bardzo dobrze. Jednak jeżeli komuś brakowałoby jakiejś brutalności, krwi i faktycznego horroru w filmie FNAF, to zawsze można sobie obejrzeć jeden z tych dwóch filmów, które są naprawdę mocno brutalne, nie nastawione na młodszego widza tak bardzo jak film FNAF. Yendo. Jest to postać z FNAF Assisted Location, która przebiera postać endoszkieletu, bardzo podobnego do Funtime Freddy'ego, którego rola jest znikoma w podstawowym Assisted Location, aczkolwiek pojawia się w Custom Night'cie. W samym Assisted Location możemy go zobaczyć raz i są na to naprawdę minimalne szanse. Mianowicie kiedy w nocy trzeciej znajdziemy się w Funtime Auditorium, istnieje cień szans na to, że będzie tam siedział, a my go zobaczymy. Aczkolwiek szanse są na tyle niskie, że bardzo mało osób go widziało. Aczkolwiek reakcje na niego są cudowne. Mike. Na pierwszy rzut oka odnosi się to do postaci Mike'a Schmida, czytaj Michaela Aftona, który jest Mike'iem Schmidem. Oczywiście syn mordercy, syn Williama Aftona, jedna z najważniejszych postaci w całej historii FNAFa. Niemniej tak naprawdę chodzi tutaj o pewien ukryty plik z FNAFa 2. Sprite pewnej postaci o nazwie Mike i wygląda to w ten sposób. Nikt nie wie, do czego miało się to odnosić i jaki jest sens tego czegoś w kontekście całości gry oraz co właściwie to coś miało oznaczać. Odnaleziono to w plikach gry i nigdy nie rozwikłano prawdziwego sensu tego czegoś. Princess Quest. Jest to minigra pochodząca z tych najnowszych odsłon FNAFa. Jest dość istotna fabularnie i dość mocno rozszerza na przykład historię Vanessy. Jest to jedna z głównych i bardziej charakterystycznych rzeczy dla ostatnich części serii.
Cupcake we FNAF-ie 3. Niewiele osób o tym wie, ale we FNAF-ie 3 pojawia się postać Phantom Cupcake'a. Będzie on występował tylko i wyłącznie w nocy trzeciej i pojawiać będzie się na kamerach 2, 3, 4, 6, ewentualnie 8. I musimy kliknąć na każdego z tych cupcake'ów, aby odblokować minigrę z chiką, która jest obowiązkowa, aby uzyskać dobre zakończenie gry. Co niektórzy zakładają, że Phantom Cupcake posiada swój jumpscare, a wzięło się to z wielu fanmade'ów na YouTubie, niemniej, no, nie jest to prawda. Fright Dome. Jest to nazwa atrakcji powstałej w 2016 roku w Circus Circus w Las Vegas, która była dosłownym, fizycznym domem strachów poświęconym FNAF-owi, a dokładniej temu pierwszemu. Mogłeś tam wejść i rozpocząć tour po pizzerii Freddy'ego Fazbera, mając fizyczne, ogromne repliki czwórki animatronów z pierwszej części. Na sam koniec turu mogłeś sobie walnąć zdjęcie ze Scottem, a atrakcja codziennie była w jakimś stopniu zmieniana, aby uniknąć monotonności. Szczerze niesamowita rzecz i dziwię się, że nigdy tego nie powtórzono. Nieobecność Phantom Mangle i Happy's Day'a w dodatkach. We FNAF-ie 3 dostęp macie do dodatków, gdzie zobaczyć możecie m.in. modele animatronów, minigierki czy jumpscare. Co do animatronów znajduje się tam model każdego pojedynczego animatrona, który pojawił się w trójce, z wyjątkiem Mangle, której modelu tutaj po prostu nie zobaczycie. Niektórzy twierdzą, że bierze się to z tego, że w grze nie ma jakiegokolwiek ujęcia na Mangle w pełnej okazałości, poza jej głową, ewentualnie jumpscarem, ewentualnie tym widokiem na jednej z kamer. Jeżeli chodzi o minigierki, również macie dostęp do wszystkich, poza Happy's Day'em. Argumentative, Standards, Elevation, Passive Heights. W Sister Location słyszymy śmiech, który podobno ma być śmiechem Balory. I po wzięciu pliku dźwiękowego z tym śmiechem oraz po poddaniu go konkretnej edycji okaże się, że jest to tak naprawdę ciąg niepowiązanych ze sobą losowych słów. Argumentative, Standards, Elevation, Passive, Heights. Kawa jest to postać z jednej z poprzednich gier Scotta, którą ten następnie przywrócił we FNAF Worldzie i kilkukrotnie nawiązywał do niej w kolejnych częściach serii. Nieużyte rendery animatronów na scenie. Najpewniej mowa tutaj o ten moment, kiedy animatrony patrzą się w kamerę stojąc na scenie. Jest to rzecz, która pojawiła się w pierwszym trailerze FNAF-a i już nigdy później tego nie użyliśmy, a wielka szkoda, bo naprawdę myślę, że fajnie budowałoby to klimat, ale zależy. Śmiech Balloon Boya w Cocomelon. Generalnie Cocomelon to jest jakaś bajka dla dzieci, gdzie macie po prostu dziecki małe, nie? W jednym z tych odcinków jeden dziecek śmiech... Jezu stary, mnie to rozbraja z każdej strony, ale jeden dziecek śmieje się śmiechem Balloon Boya. Ale dosłownie to jest oficjalne stary, nie? Aczkolwiek bierze się to z tego, że śmiech Balloon Boya jest stokowym sound effectem. Czytaj, po prostu możesz sobie go wykorzystać od tak, bo jest to darmowy efekt. Zatem ludzie stojący za Cocomelon wykorzystali ten sam efekt dźwiękowy co Scott przy okazji Balloon Boya. I naprawdę, człowieku, nie, rozpierdala mnie to. Swoją drogą, śmiech Balloon Boya przez Scotta wykorzystany został w 2014 roku, a przez Cocomelon w 2021. Szczerze, to jest przerażające, jakby nie spojrzeć. Generalnie kolejne odcinki pojawiają się na kanale na YouTube. I to jest naprawdę posrane, bo te filmy mają po 7 miliardów wyświetleń. Nie milionów, miliardów! Flipowanie kamery. Jest to swoisty glitch z pierwszego FNAF-a, który jeżeli Bonnie lub Chica dostanie ci się do biura, pozwoli ci przedłużyć czas jumpscare'a, jeżeli będziesz odpowiednio szybko włączał i wyłączał kamerę, kiedy właśnie ten jumpscare dostanie, że jak będziesz dostatecznie dobry w tym, to możesz nawet przeżyć noc w ten sposób. Po prostu klikając przez kilka minut. Minirinny mówią baby. We FNAF Sister Location w dodatkach znajduje się render Balory z minirinami, które mają całkiem specyficzne pozycje układające się w napis baby, a przynajmniej niektóre osoby tak twierdzą. Imo to jest naciągane jak cała fabuła FNAFa od początku do końca. Więc ja tam fanem takich teorii akurat jest. Bonbon w węcie. To odnosi się do teasera Custom Night'a do Sister Location, gdzie Bonbon znajduje się w wencie razem z BD Babem, aczkolwiek w ostatecznej wersji gry Bonbon nigdy w tym wencie się nie pojawia. Roxo 1987. To jest youtuber odpowiedzialny za takie rzeczy jak sztuczny jumpscare Shadow Boniego, inna wersja marionetki we FNAF 2, postać Balloon Girl, czy na przykład wystąpienie we FNAF-ie 2 z samego Purple Guy'a jako animatrona. A nie, przepraszam, to był Purple Man.
który był po prostu zmienionym w plikach gry modelem Golden Freddy'ego, tak aby był fioletowy i miał trochę inną mordę. Szczerze, prawdziwa legenda, najlepszy troll w historii FNAF-a. Oryginalny układ postaci w Ultimate Custom Night'cie. Przed wyjściem Ultimate Custom Night'a synowie Nightmare Freddy'ego mieli być oddzielnym animatronem, a Trash Gang miał być rozbity na trzy oddzielne postacie. W ostatecznej wersji gry oczywiście synowie Freddy'ego są ze swoim starym na plecach, a Trash Gang jest razem jako jeden animatron. Tak. Przynajmniej fizycznie w cudzysłowie. Nie tak dosłownie, ale wiecie o co chodzi. Maska Lolbita. We FNAF-ie Sphere Location od czasu do czasu maska Enarda, która wisi w głównym holu na ścianie, mogła zostać zmieniona na maskę Lolbita ze świecącymi oczami. Mapa FNAF 3 to Anim Dude. To odnosi się do faktu, że mapa FNAF 3 bez wentów po odwróceniu będzie mieć kształt Anim Dude'a, czyli tego niebieskiego ziomka, który przedstawia Scott Games. Brwi Enarda. Enard pojawia się z brwiami, a czasem bez brwi. W jumpscare'ze ma brwi, a w swoim modelu nie ma. W UCN-ie nie ma. I w kilku innych miejscach też jest tutaj pewna niekonsekwencja. Marionetka w biurze. Po wyjściu FNAF 2 ludzie twierdzili, że marionetka jest w stanie pojawić się w naszym biurze, co jest nieprawdą, bo nie ma takiej możliwości. Nieużyte kwestie dialogowe to odnosi się do niewykorzystanych kwestii dialogowych dla Freddy'ego i dla Toyboniego w Ultimate Custom Night'cie. Te nagrania dla Freddy'ego zostały w pewnym sensie wykorzystane w inny sposób dla Fredbera, tylko zostały bardziej zdistortowane, a te dla Toyboniego w sumie nie wiadomo co je spotkało, ani gdzie teraz są. Epic Surfing Vids. Jest to kanał na YouTubie, którego autor dropił filmy z różnymi fejkami z FNAF-a. Takimi jak jumpscare Balloon Girl, obecność Phantom Boniego we FNAF-ie 3, czy kamery we FNAF-ie 4. To ostatnie pewnie widzieliśmy wszyscy. Pamiętam, że swego czasu to były naprawdę często oglądane przynajmniej przeze mnie rzeczy. Gość zrobił na tym absolutne miliony wyświetleń, ale kanał pozostaje martwy już od wielu, wielu lat. Biegający Boni. To odnosi się do trailera pierwszego Five Nights at Freddy's, gdzie widzimy Boniego biegnącego przez korytarz. W ostatecznej wersji gry oczywiście tego nie ma, zamiast tego biega Foxy. Boni akurat nie biega, on woli chodzić. Foxy z FNAF 1 we FNAF 2. W momencie, kiedy Scott dropił teasery do FNAF 2, na teaserze z Foxy i Mangle widzimy model Foxy'ego z FNAF 1. Oczywiście w ostatecznej wersji gry pojawia się nowy Foxy, albo stary, Wifford Foxy. I co ciekawe, podobną sytuację mieliśmy przy okazji Help Wanted. Kiedy ta gra wyszła, to w pierwszej fazie istnienia we FNAF 2 nie było Wifford Foxy'ego, a był Foxy z pierwszej części. To był dokładnie ten sam model. Autobiografia Yogina. Jest to książka napisana przez Yogandę, która ma naprawdę spory związek z FNAF-em. Otóż przy okazji nocy piątej w pierwszym FNAF-ie, jeżeli chodzi o Fonkola, to słyszycie coś takiego. I jeżeli weźmiecie ten plik dźwiękowy, odwrócicie go, czytaj puścicie go od tyłu oraz trochę pobawicie się z pitchem, czytaj z tonacją, usłyszycie dokładnie fragment książki Autobiografia Yogina, który idzie w ten sposób. I to nie jest jakoś mega interesujące czy istotne względem fabuły, ponieważ tak naprawdę mało kto się do tego tak typowo odnosił, jak chodzi o teorię FNAF-a, aczkolwiek to właśnie w tym momencie pada chociażby zwrot The Joy of Creation, z którego później powstał fangame oraz powstaje ten nadchodzący na 2025 rok, do którego swoją drogą ostatnio wyszedł teaser, który widziałem i Jezu, jakie to jest cudowne i świetne. Moim zdaniem to będzie najlepsza FNAF-owa rzecz. Ja wiem, że ja się mega szybko jaram i wyciągam trochę pochopne wnioski, ale patrząc na to, to będzie taki stary gołcik, że... Kurde, się zesrałem, ja pierdzielę. I to będzie naprawdę tak mocny, niesamowity gołcik, że jest na to czekać moim zdaniem i będę musiał nadrobić tą pierwszą część, albo przynajmniej ogarnąć, co tam chodziło, bo kojarzę pierwszą noc, gdzie siedzisz w łóżku, w sensie w łóżeczku dla dziecka, ale nie kojarzę całej reszty, więc muszę trochę się z tym zapoznać. W sumie nie wiem nawet, czemu się tak od tego odbiłem, nie pamiętam. Model Nightmare Fredbera z bety w trailerze Help Wanted. Wcześniej wspominałem wam o modelu Nightmare Fredbera z bety, który był brązowy. Ten model pojawił się w pierwszym zwiastunie do FNAF-a Help Wanted. Później oczywiście go zmienili, ale był tam. Co jest dość zastanawiające. Golden Cupcake.
Jest to postać, która tylko i wyłącznie tak jakby pojawia się we FNAF-ie 3. Istnieje mała szansa na to, że zastąpi on Boniego na rysunku przybitym do ściany na kamerze czwartej. Zobaczycie tam po prostu żółtego albo, jak kto woli, złotego cupcake'a. Jego model znajduje się również we Freddy Files i to jest po prostu ten sam cupcake z dwójki, tylko że nie różowy, a żółty. Powiedz o tym komukolwiek, a poderżnę ci gardło. Jest to kwestia dialogowa, którą mówi ten creepy clown w FPS-ie. Otóż kiedy wygrasz minigierkę z nim, istnieje mała szansa, że zamiast swojej tradycyjnej kwestii dialogowej, sok owocowy dla wszystkich, fruit punch for everyone, ten powie: "Tell anyone about this and I cut your throat." Z chore gówno. Anulowane z powodu przecieków. Mówiłem o tym w moim filmie sprzed miesiąca, w którym to analizowałem wszystkie teasery, jakie kiedykolwiek wyszły, które są powiązane z FNAF-em. I generalnie w momencie rolloutu przed FNAF-em Sister Location, na stronie Scotta po pojawieniu się przecieków w internecie odnośnie osób podkładających głos konkretnym animatronom oraz leaków nazw i imion tych animatronów, pojawił się napis skancelowane, anulowane z powodu przecieków. I początkowo sugerowało to, że FNAF Sister Location nie wyjdzie, że został anulowany. I pamiętam, że przynajmniej początkowo sam też wtedy się na to nabrałem. Jednakże po odświetleniu obrazka okazało się, że jest to po prostu część lore nowej gry. I mowa tutaj o sytuacji, kiedy siostrzana lokacja została zamknięta z powodu wycieków gazu w tym miejscu, aczkolwiek być może prawda była inna. Przekonamy się w fajnym filmie, który wyjdzie w lipcu. Logbook Chica. Jest to pewna forma Chiki, która wystąpiła w 8. tomie serii Fast Best Fright. Słodka Angel i posiadam ten tom. Generalnie Logbook Chica jest wersją Chiki, która znajdowała się właśnie w budynku Fast Best Fright. I z wyglądu może ci przypominać Chikę z FNAF-a 1 z endoszkieletem z FNAF-a 2 wewnątrz. Nie posiada prawie całej prawej ręki, obudowy w wielu częściach ciała oraz oczu i górnej części dzioba. Szczerze, design ten jest absolutnie świetny i szkoda, że nie było żadnego FNAF-a, w którym byłyby aż tak zniszczone animatrony. No ale kto wie, jak już powstaje Into the Pit, być może jeszcze taką Chikę będzie nam dane zobaczyć w grach. Noc siódma we FNAF-ie 3. FNAF 3 nie ma czegoś takiego jak de facto noc siódma, co wprawdzie nie przeszkadza temu, że w plikach gry znajduje się nieużyta grafika właśnie z nocą siódmą. Tak czy tak, coś na wzór właśnie nocy siódmej, czytaj Custom Nighta, znajduje się w grze, jest to Aggressive Nightmare Mode. Bear of Revenge, Niedźwiedź Zemsty. Są to te dziwne, posrane anime segmenty z Ultimate Custom Nighta. Macie tam tak jakby dwójkę samurajów, czy tam innych ninjów, czyli Freddy'ego i Foxy'ego. Oni się nie lubią, jeden ma jakiś ból dupy od drugiego, nie wiem, dziwne to było. W każdym razie pojawia się wiele teorii odnośnie tego, co właściwie to wszystko miało oznaczać i najpewniej przedstawia to relacje między Henrym a Williamem Aftonem. W dosyć mocno symboliczny sposób. Shadow Balloon Boy. Jest to fejkowa postać, której istnienie swego czasu było analizowane przez graczy FNAF-a 2. Mowa tutaj było o rzekomym istnieniu w grze Shadow Balloon Boya, czyli krótko mówiąc Balloon Boya z wyglądu niesamowicie podobnego do Shadow Boniego i Shadow Freddy'ego. Oczywiście był to tylko fake, aczkolwiek z racji na, no powiedzmy, że umiarkowanie, minimalnie wiarygodną grafikę, sporo ludzi się na to nabrało. Dodam tylko, że Shadow Balloon Boy miał występować tylko i wyłącznie w mobilnej wersji FNAF-a 2, nie w Stingrayu. Błąd w wysokości Boniego i Chiki. Generalnie wszystkie animatrony w pierwszym FNAF-ie są tego samego wzrostu, aczkolwiek na jednej z kamer Chika wygląda na wyższą od Boniego, co jest oczywiście błędem, bo tak nie jest. Screws, Bolts and Hairpins. Jest to nazwa magazynu, który występuje w świecie FNAF-a. W Sister Location dowiadujemy się, że oferta pracy na stanowisku w tej placówce właśnie widniała w gazecie. Co więcej, tej gazecie. Co niektórzy zakładają, że może mieć to jakieś swoje specyficzne znaczenie, ale raczej go nie ma. Nightmare JJ. Jest to kolejna fejkowa postać z FNAF-a, tym razem z FNAF-a 4. Otóż w dodatku halloweenowym plusztrap został zastąpiony przez Nightmare Balloon Boya. A później w internecie pojawiły się wiadomości, iż czasem Balloon Boy może zmienić się w JJ. Nightmare JJ, aczkolwiek to był fake, Nightmare JJ nie istnieje. Kontrowersje z prawami autorskimi wokół gitary Boniego. Jak wiecie, pierwszy Boni, Toy Boni i inne Bonie mieli swoje gitary. Ich czerwone gitary miały bardzo charakterystyczny kształt i jak się okazuje, nie był on oryginalny, a był na maksa podobny do pewnej gitary od Gibsona, która również była bardzo popularna. Otóż jak się okazuje, Scott tak naprawdę nie miał do niej praw, więc Gibson chciało go pozwać. W związku z czym wygląd starych gitar Boniego oraz jego przyszłych gitar został zmieniony na taki, na co szczerze, ja nigdy nie zwróciłem uwagi. I dla mnie jest to mocno posrane, bo ta zmiana wydarzyła się już dawno temu. A ja dowiaduję się o tym dopiero w tym momencie. Blueprint Molten Freddy'ego. W FPS-ie w plikach gry znaleźć możemy Blueprint Molten Freddy'ego i z niego dowiadujemy się, że jest on w rzeczywistości połączeniem Funtime Freddy'ego, Funtime Foxy'ego i Balory.
W blueprincie tym wspomniany jest również Remnant oraz paragraf 4. Imiona postaci były w rzeczywistości placeholderami. Generalnie Scott, tworząc pierwszego FNAF-a, miał zmienić imiona postaci, a Freddy, Chica, Bonnie, Foxy były tylko imionami wstępnymi, niemniej były na tyle spoko, że Scott je zostawił i w sumie dobrze zrobił. On tu był. He Was Here to nazwa pliku ze sprite'em Mangle w minigierki Save Them z FNAF-a 2. I oczywiście, że odnosi się to do William Aftona, który również występuje w tej minigrze. Po prostu wskazuje na to, że William Afton też tam był. Nie wiem, Mangle jakoś go wyczuła, zobaczyła cokolwiek. Maglownica, człowieku. Another FNAF fan game open source. Jest to nazwa gry stworzonej przez Fiznoma swego czasu. Tak, tego Fiznoma, który miał być odpowiedzialny za FNAFa Plus, ale wiemy, jak dalej potoczyły się jego losy. Generalnie to jest dokładnie ta gra, której zawdzięcza on jakąkolwiek uwagę od Scotta. I najpewniej gdyby open source nigdy nie powstał, ten nie zostałby w pełni zaangażowany do fanwersu. Sam open source był po prostu lepszą, dokładniejszą, fajniejszą wersją FNAFa 2. I dosłownie usprawniał, polepszał każdy pojedynczy aspekt oryginału i dla Scotta był po prostu zbyt dobry, przez co zlecił usunięcie open source'a z Game Jolta. Aczkolwiek i tak Fiznom nie musiał przez zbyt długi czas opłakiwać smutków spowodowanych usunięciem jego gry, gdyż Scott niedługo później zlecił mu stworzenie FNAF Plusa, którego... przez swoje zachowania już nie dokończył, bo został wywalony, zrejektowany z fanwersu. Człowieku, kiedy impostor jest sas. Sister Location MA. Jest to gra, którą Scott wypuścił na pewien czas przed dropnięciem Sister Location, twierdząc, że gra jest trochę poważniejsza, musi nad nią trochę więcej popracować, aczkolwiek na Game Jolta puści pierwszą noc właśnie w postaci Sister Location MA. Niemniej był to kolejny troll z jego strony. Tak naprawdę była to jedna z jego poprzednich gier, która jednak była mocniej related do FNAFa i ostatecznie pierwsza noc nie wyszła. Scott znowu strollował sporo osób. Zablurowane teksty w gazetach. Na początku FNAFa 1, 2 i 3 oraz pod koniec tego ostatniego, zobaczyć możemy wycinki z lokalnej gazety, które tym razem po prostu wprowadzają nas w lore danej części. Niemniej poza tym centralnym kółeczkiem z ofertą pracy znajdują się też inne teksty, które są zablurowane. Niemniej nie skrywają one zbyt wielu interesujących faktów, bardziej są to albo ciekawostki pisane przez Scotta, albo żarty z jego strony. Szczerze, może trochę szkoda, bo mogło to mieć trochę większy potencjał na powiedzenie nam czegoś więcej, albo znowu namieszanie w fabule. Ukryte miniriny i BD-Babę. W Sister Location w kilku miejscach po prostu od tak zespałnić mogą się miniriny i BD-Babę. Chociażby w windzie, w popcornie, w mieszkaniu Majka, czy w kilku innych miejscach chociażby za szybą. Szczerze jest to ciekawy detal, niemniej jeżeli już spełnią się na chacie u Majka albo chociażby w popcornie, to czy nie oznacza to, że one jakoś uciekły z Sister Location i w sumie nic innego do tego nie nawiązuje? Nie wiem. Bardziej patrzyłbym na to jak na jakiegoś easter egga czy coś. Control modules bety. W SL-u w dodatkach jesteście w stanie odnaleźć beta wersję control module, czyli tego głównego pomieszczenia, które różni się dość nieznacznie chociażby kratami w wentach. Niewykorzystana klatka marionetki. W plikach gry FNAF 3 jesteście w stanie odnaleźć taki obrazek przedstawiający marionetkę, którego nigdy nie widzimy w samej grze. Oczywiście w grze pojawia się jej fantomowa wersja, a nie wersja z FNAF 2, niemniej ten obrazek razem z kilkoma innymi, które widzieliśmy już w poprzedniej części, są możliwe do odnalezienia w plikach gry, nawet mimo faktu, że Pupet się tam nie pojawia w tej oryginalnej wersji. Czemu? Nie wiem. FNAF 2 miał ukazać się w 2015 roku. O tym również wspominałem w moim filmie o teaserach. Generalnie chociażby pierwszy teaser FNAF 2 zapowiadał grę na 2015 rok z wielkim ponownym otwarciem. Kilka innych rzeczy również nastawiało nas na premierę w 2015 roku, niemniej Scott ostatecznie wydropił grę w listopadzie 2014. Pluszowe wersje Bonbona i Yendo. Po wyjściu FNAF Sister Location mówiono o pluszowych wersjach Bonbona i Yendo, takich do zakupienia jako, wiecie, małych pluszowych pierdolców na szafkę. Oficjalnie wyszło tylko Bonnet, na necie gdzieś mówiono również o Bonbonie, niemniej to był fake i o Yendo również, ale Yendo nawet nie miał swojego zdjęcia, więc najpewniej nigdy nie istniał. FNAF w prawdziwym życiu. To odnosi się do tych serii obrazków, które najpewniej wszyscy widzieliśmy w pewnym momencie życia. Poczynając od tego najpopularniejszego, który rzekomo przedstawia prawdziwą pizzerię Freddy'ego Fazbera, zlokalizowaną gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzie było The Bide of 80's i tak dalej. Wiecie o co chodzi? To był oczywisty fake i było to przerobione zdjęcie innej restauracji, znane jako, uwaga, Papa's Pizza Parlor. I tak, to jest dokładnie ten sam budynek, jednak zamieniono napis na nim na Freddy Fazbear's Pizza. To teraz sprawiło, że ludzie stwierdzili: o, cholera, czy to Freddy Fazbear w prawdziwym życiu? Słyszałem rumorsy, że rzekomo w tej samej restauracji grasuje stary Backrooms, który porywa ludzi do Backroomsa, a w piwnicy chowa się Freddy Fazbear z swojego miasta, ten śmietnik cały. Było też kilka innych obrazków, jeden przedstawiał Foxy'ego,
rzekomo prawdziwego Foxy'ego, Boniego, który w ogóle nie wygląda jak cokolwiek prawdziwego, nie wiem jak ludzie mogli się na to nabrać, marionetkę, to wyglądało jak taka małpka trochę w sumie, oraz, i to będzie najmocniejsze, Foxy'ego biegnącego przez korytarz albo przez backroomsy jakieś w sumie. To były mega dziwne czasy, stare, że bratki w to wierzyły, nie? Ale ja też w to wierzyłem swego czasu i chciałem tam pojechać, tylko nie wiem jak. Rimery to gościu, który jako pierwszy w internecie przebił 50-20. Zrobił to na streamie na Twitchu 8 lipca 2018 roku. No stary, chłopiec czadem i tyle. Anulowana atrakcja w Theme Park. Firma Sally Dark Ride swego czasu planowała zrobić atrakcję poświęconą FNAF-owi, w której to przejeżdżałoby się przez kilka FNAF-owych lokacji, takich jak basen z kulkami z Old Bonim, pudełko pełne pudełek po... co? Pokój pełen pudełek po pizzy ze Springtrapem, Pirate Cove, biuro czy miejsce, gdzie pojawiała się czwórka oryginalnych animatronów. Miało być też jedno pomieszczenie z marionetką, generalnie coś świetnego, po prostu jedziesz sobie i masz postacie z FNAF-a i różne lokacje poświęcone grze. Niemniej no zostało to anulowane, a wielka szkoda, bo uważam, że takie rzeczy mają ogrom potencjału. Ja osobiście uważam, że powinno wychodzić więcej tego typu atrakcji i bardzo szkoda, że jak już jakieś były, to albo zostały skancelowane, albo były w naprawdę małej ilości, bo uważam, że to ma naprawdę ogromny potencjał i byłoby potencjalnie naprawdę interesującym doświadczeniem dla jakiegoś fana serii czy coś. Wiecie, dom strachów z motywami FNAF-a, przynajmniej tego starego. No to by było świetne, naprawdę chciałbym bardzo mocno zobaczyć coś takiego. Plakaty Springtrapa. Odnosi się do plakatu z FNAF-a 3, które niekiedy zmieniały się tak, aby przedstawiać właśnie Springtrapa, a nie coś innego. Pluszanki przejmują Manhattan. Jest to nazwa anulowanego skryptu do jakiegoś filmu FNAF-owego, którego nazwa albo nawiązuje do Muppetów, albo do Piątku 13.8. Scott podzielił się tym swego czasu, dodatkowo dodał podpis, że trzeba spalić ten skrypt jak najprędzej. Nie wiadomo, co się z tym stało, czy był to troll, czy nie, ale coś takiego faktycznie swego czasu istniało w internecie. Twisted Tales. W ten sposób nazywać miała się seria Fazbear's Fright, niemniej zmieniono nazwę właśnie na Fazbear's Fright, ponieważ Twisted Tales trochę za bardzo łączy się z tytułem The Twisted Ones, a nie były to jakkolwiek powiązane rzeczy. Otwór gębowy Balon Boya. Generalnie we FNAF-ie 2 Balon Boy ma coś dziwnego w mordzie. Jak spojrzycie na jego model, coś kryje się za jego zębami, jakby ducha tam trzymał. Powstało z tego względu kilka teorii, jedni twierdzili, że trzyma tam jakiemuś duszy dziecka, że jest opętany czy cokolwiek. Zresztą w FNAF-ie za tle nie dopracowane, że w kilku miejscach nic w tej mordzie nie ma, a w innych ma. O co chodzi nie wiadomo, ale co w tej mordzie było, stary? Odwrócone postacie to odnosi się chociażby do postaci Toyczyki, Rockstarczyki w UCN-ie, które po pierwszym wydaniu raz mogły być normalne, a raz mogły być odwrócone w odbiciu lustrzanym. Takie bez sensu trochę. Błąd z Black Ice Frostbearem. To odnosi się do FNAF AR, tam była ta dziwna postać lodowego Freddy'ego. Był jakiś problem ze skinem, jakby FNAF AR nie istnieje, jakby interesuje kogokolwiek ta gra jeszcze, naprawdę? Niewykorzystana animacja Cupcake'a we FNAF Worldzie. Macie animację Cupcake'a, która jest w samej grze i jest jedna, której nie ma, gdzie Cupcake rusza głową góra-dół i jej nie wykorzystano. Foxy miał być wilkiem lub bobrem. Dooko swego czasu przeprowadził wywiad ze Scottem, w którym to wyjawił, że tworząc postać Foxy'ego rozważał, aby był on wilkiem, bobrem bądź lisem. Oczywiście pierwsze dwie opcje zostały odrzucone, pozostał lis, natomiast wilk później pojawił się w The Twisted Ones. O bubra również Scott użył, był se bober taki jeden. Mando Pony. To był gościu, który swego czasu dropił różne bangery z FNAF-a i robił na tym naprawdę ogromne wyświetlenia. Jakiś czas później wydał swój album z bangerami, które już nie są z FNAF-em powiązane, a w 2020 roku został oskarżony o nieodpowiednie relacje z nieletnimi i nieodpowiednie czyny wobec nich. W sprawie tej w grę wchodzą pewne screenshoty, które pokazują, że nie był on zbyt poukładanym człowiekiem i dodatkowo robił to wszystko, zdradzając swoją żonę. Mega słaba sprawa. Nieużyty game over screen z FNAF Sister Location. W plikach gry obecny jest taki oto obrazek przedstawiający Baby na czerwono. Rzekomo miała być to część game over screena, który ostatecznie w grze nie został wykorzystany. Phantom Shadow Freddy. Jest to imię nadane pewnej postaci, która może pojawić się we FNAF-ie 3 po lewej stronie twojego biura. I dosłownie jest to tak jakby model Golden Freddy'ego z dwójki, który siedzi pod dość dziwnym kątem. Przypomina mocno Shadow Freddy'ego, ale bardziej fantomowego i stąd właśnie wzięła się jego nazwa. Przeklinanie we FNAF World. Generalnie są dwa przypadki pojawienia się przekleństw we FNAF Worldzie. Najpierw tęcza nazywana z Dumbassem. W drugim przypadku JJ ma swoją linię dialogową, która jednak nie trafiła do gry, ale jest w plikach.
gdzie mówi o kopaniu kogoś w dupsko, nie? Now I'm going to kick your ass! Wait, what? I can't say that name. Ale potem szybko reflektujesz, że nie powinno tak być, bo to gra dla dzieci. Uszczelnienie wentów. To odnosi się do niewykorzystanej rzeczy Snuffa 3, mianowicie grając w Snuffa 3 możesz w cudzysłowie silować, uszczelnić wenty, po prostu zamykając je, żeby Springtrap nie przyszedł cię tam nie złoił w biurze. W każdym razie początkowo miało to działać nie poprzez klikanie na wenta, a poprzez klikanie na napis Seal Vent. Ostatecznie trafiło to do gry. Oczy Molten Freddy'ego? Generalnie w FPS-ie często oczy Molten Freddy'ego mają różny kolor. Jęzor Nightmare Foxy'ego? Na teaserze oraz w menu gry Foxy ma długi język, ale w samej grze nie posiada go, albo przynajmniej nie wyciąga go z ryja czy coś. Po prostu kolejny koncept, który jakoś tak w tej ostatecznej wersji gry się nie znalazł. Leak the Fourth Closet. Czwarty schowek to trzecia część trylogii książek FNAF, która jeszcze przed swoją premierą została zlikowana na Amazonie, gdzie również zlikowano jej zakończenie, a Scott widząc to wkurzył się i wypuścił całą książkę wcześniej. Springtrap ma te same linie dialogowe co Nightmare. We FNAFie AR, ktokolwiek to jeszcze pamięta, Springtrap miał swoje linie dialogowe, które albo były tymi samymi, albo sparafrazowanymi tekstami, które Nightmare bądź Nightmare Fredbear mieli w UCN-ie. Po pierwsze, albo lenistwo twórców, że po prostu przekleili dokładnie to samo, ale z innym aktorem głosowym. Ewentualnie pojawiła się z tego pewna teoria, że Nightmare oraz Nightmare Fredbear po prostu cytują Aftonowi jego teksty, które ten mówił dzieciom, kiedy je mordował. Jak wiemy, UCN to piekło Aftona, kropka. Nie kłóćcie się, że Michael tam siedzi, bo za co miałby tam siedzieć? Fungi we FNAF 4. W ambiencie FNAF 4 usłyszeć możecie taki dźwięk. W rzeczywistości jest to tak naprawdę nagranie Fungaja z pierwszej nocy FNAF 1, a usłyszeć to możecie po zrewersowaniu, czytaj puszczeniu od tyłu tego nagrania i zmienieniu tonacji, czytaj pitcha. Wówczas zabrzmi to w ten sposób. Warstwa 9. Freddy in Space 3. Jest to trzecia część Freddy in Space, wspomniana przez Scotta swego czasu na Steamie, jeszcze przed wyjściem Security Breach'a i w poście tym Scott wspominał o nadchodzących projektach, które chciałby zrealizować i wspomniał Freddy in Space 3. Ostatecznie Freddy in Space 3 jednak wyszło, jednakże szczerze, wyjście tego totalnie mnie ominęło. Stary, nie miałem w ogóle pojęcia o tym, że coś takiego istnieje, nie? Zupełnie. No ale całkiem ciekawe. Trzy klauny. We FNAFie Help Wanted w pewnym pomieszczeniu jesteśmy w stanie odnaleźć trzy rysunki klaunów i po strzeleniu w nie nagle szata kolorów zmieni się na niebieski, granatowy, dość ciemny oraz pojawi się napis It's Me. I rzekomo jest to prawdziwa rzecz mimo faktu, że co niektórzy stwierdzili, że jest to fake z racji na małą ilość materiału dowodowego w internecie. Fast facts. Są to ciekawostki obecne we FNAFie AR. Część z nich jakoś buduje lore, na przykład mówiąc, że w 1993 roku najbardziej niebezpieczną profesją, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, był stróż nocny. Ciekawe dlaczego. Zbieg okoliczności wyjścia z FNAF-a z pewnym odcinkiem Wodogrzmotów Małych. 8 sierpnia 2014 roku wyszedł pierwszy FNAF, a 22 września 2014 roku odcinek Wodogrzmotów Małych, który był oparty o temat strasznych animatronów. Wszystko rozgrywało się właśnie w pizzerii, a złe były tutaj właśnie animatrony atakujące naszych bohaterów. Sam mówiłem o tym w jednym z moich filmów, w którym wyjaśniałem fabułę całych Wodogrzmotów Małych, możecie sobie zobaczyć. Niektórzy osądzili, że jest tu jedna wielka kopia, ale w rzeczywistości no wcale to kopią nie było. Ponieważ produkcja Wodogrzmotów w miejsce miała dużo, dużo wcześniej, jeszcze zanim pierwszy FNAF został wydany i zyskał jakąkolwiek popularność i to po prostu bardzo śmieszny zbieg okoliczności. Presja na szybie. Jest to nieużyta linia dialogowa z Nova Sister Location, która jednak jest dostępna w plikach gry, gdzie nakazane jest niezbliżanie się do szyb ze względu na presję na nich. Strzelam, że mogło to mieć jakiś związek z Balorą stojącą za szybą właśnie. Nie mam jak gdyby więcej pomysłów, w jakiej innej kwestii mogło to zostać wykorzystane i dlaczego miałoby zostać wycięte. Ground Boy. Jest to niewykorzystana postać Snuff World'a, takiego gościa podobnego do Balloon Boya, który jest takim, nie wiem, złym Balloon Boyem, nie? Który, nie wiem, dręczył Balloon Boya swego czasu. Dosłownie wygląda coś takiego, nie? Teoria dla dorosłych. Pamiętacie tą tabelkę, którą pokazywałem wam w moim filmie o teaserach FNAF'a? To wokół tego powstała pewna teoria, głównie zapoczątkowana przez Kane'a Cartera, czyli tego gościa od Pop Goes, która może być największym chorym gównem, jeżeli chodzi o całego FNAF'a.
Otóż według jego założeń siostrzana lokacja i wszystkie animatrony, które są tutaj dostępne, które mogą być albo zarezerwowane, albo dostępne, albo niedostępne, albo prywatne, tak naprawdę nie są rezerwowane na przyjęcie urodzinowe dla dzieci, a w celu rozładowania wewnętrznego napięcia przez simpy, które lubią robić różne nieodpowiednie rzeczy z robotami. Dosłownie, gościu założył, że Sister Location to miejsce, z którego animatrony są wypożyczane i na pewien czas przychodzą do domów różnych simpów, którzy następnie je... dowiecie. I to jest tak chora teoria, że naprawdę trzeba się nieźle postarać i być nieźle zrytym, żeby w ogóle wpaść na coś takiego. A trzeba być chyba jeszcze bardziej porytym, żeby wierzyć w to i robić z tego fanarty, które swego czasu wylały się po internecie, pokazując animatrony Sister Location na swojej nocnej zmianie u jakiegoś simpa na chacie z tym samym simpem w konkretnych pozycjach. Przecież to jest tak chore, chyba, że nie mogę. W ogóle cały ten temat pewnej części community FNAF-a, która po prostu absolutnie posrany, chory sposób seksualizuje konkretne postacie na fanartach albo na jakichś modelach 3D i tak dalej. To jest absolutny temat rzeka, totalnego chorego gówna. Naprawdę, nie kumam dwóch rzeczy. Kto to rysuje i kto to ogląda? W jakich celach ktoś to ogląda? Ale dobra, zaszliśmy trochę za daleko. Wróćmy do przyziemnych, normalnych tematów dla zdrowych umysłowo ludzi. Rise of Frankenfreddy. W ten sposób właśnie nazywać miało się DLC Curse of Dreadbear. Dreadbear to trochę taki Frankenfreddy, dosłownie z każdej strony, i tak miał się nazywać początkowo, niemniej zmieniono to. I chyba dobrze, bo Dreadbear brzmi trochę lepiej. 6666. Jest to teoria, według której jeżeli w pierwszym FNAF-ie ustawisz wszystkie cztery animatrony na 6 w Custom Night'cie, to odblokujesz kamerę w kuchni. Co? I gówno, stare, nie odblokowałeś. Mike zabił wszystkich. To odnosi się do zwiastuna FNAF 2, kiedy na samym początku słyszymy piosenkę London Bridge, wtedy kiedy możemy zobaczyć rozwalonego Boniego na zapleczu. Jeżeli puścimy ją od tyłu i odpowiednio nastawimy swoje uszy, to usłyszymy Mike Kill All. Mike zabił wszystkich. I odnosiło się to najpewniej do Mike'a Schmidta, czy Mike'a Oftona, ale wiecie co, to jest przypadek, czysty przypadek. Uważam, że jeżeli coś takiego się tam znajduje, to pytania nie powinniśmy dawać Scottowi, a The Wiggles. Dlaczego w piosence dla dzieci znalazł się tego typu przekaz podprogowy? Tak się nie robi. Bacon Bunny. Jest to postać Boniego, która ma rzekomo pojawić się we FNAF-ie Help Wanted w tym pierwszym poziomie z Funtime Foxym. Możecie podobno czasem zjumpscarować i w sumie to jest po prostu zwykły Bunny, tylko z trochę innymi teksturami, że wyglądał inaczej. A czemu Beacon to dzieło pojęcia, stary? Wolność, tutaj po angielsku freedom. Wracając jeszcze do zwiastuna FNAF 2, pod koniec widzimy tam jumpscare Foxiego. I ludzie w momencie jeszcze zanim FNAF 2 wyszedł, stwierdzili, że Foxy mówi freedom, że Foxy skacząc, jumpscarując, mówi wolność. Naprawdę. Niektórzy w to uwierzyli, ale to jest po prostu zwykły dźwięk jumpscara, który nie ma jakiegoś większego powiązania z wolnością, więc do kosza stary, totalnie. Problemy z clippingiem. W większości, albo nawet jak kto woli, bo na pewno idzie tam się tego dopatrzeć, we wszystkich modelach animatronów ze starych części, w nowych pewnie też się to znajdzie, znając Little Studios, zobaczyć można całkiem sporo niedoróbek, czytaj po prostu błędów graficznych. Na przykład na grafice promocyjnej pierwszego FNAF-a morda Freddy'ego klipuje się przez jego muchę. Idąc dalej na zwiastunie, ręka Freddy'ego klipuje się przez jego brzuch. We FNAF-ie 3 Springtrap klipuje się przez wentylację, a we FNAF-ie 4 na przykład Fredbear dosłownie klipuje się przez podłogę, siedząc w szafie. Okładka Breaking Wheel. W siódmym tomie serii Fazbear Sprite widzicie taką okładkę. Otóż została ona zmieniona, ponieważ wcześniejsza okładka wyglądała w ten sposób i rzekomo była zbyt brutalna, ale jak świetna. Macie tutaj postać okropnego animatrona, jego rękę, z której zwisa ludzka ręka innej postaci, nie chcę spoilować, czy inne części ciała tej postaci, jak na przykład głowa, czy druga dłoń. Naprawdę świetne, ale wywalono to, bo było chyba zbyt ciężkie. Chris. Chrisiem nazywano postać Bite Victima z FNAF 4. Ja akurat wolę mówić Iwan, ale jako, że po moim filmie z Wieśniącej Fabuły stwierdziłem, że to brzmi jakby FNAF 4 działo się co najmniej w Rosji. Od dzisiaj mówimy Evan Afton. Iwan idzie do kosza, stary. I tak swoją drogą z Iwanem Aftonem wiąże się pewna ciekawa sytuacja, ponieważ w październiku, kiedy byłem na premierze filmów FNAF, gadałem z takim ziomkiem przed seansem i on generalnie nie wiedział, że ja to ja, czytaj, że ja nagrałem ten film z wyjaśnieniem całej fabuły. I jak gadaliśmy o fabule FNAF-a, on mówił
o Ewanie Aftonie jako Ivan Afton. I ja mam wrażenie, że przynajmniej w polskim internecie chyba tylko ja tak mówiłem, ewentualnie też parę osób, ale chyba ja najbardziej. I z naszej rozmowy wynikło tyle, że ja się go spytałem, czy on oglądał taki film, ten tutaj, i on powiedział, że go oglądał. Dopiero wtedy ogarnął, że ja za niego odpowiadam. Śmieszne, ale fajne to było, nie? Chica's Party World. Jest to nazwa lokacji restauracji poświęconej Chice, o której pierwszy raz dowiedzieliśmy się z teaseru w kodzie źródłowym jeszcze za czasów zapowiadania Sister Location. Niestety za bardzo nic więcej się nie dowiedzieliśmy, a szkoda, ale dalej mam nadzieję, że gdzieś w przyszłych grach coś o tym wspomną albo nawet nas tam zabiorą, nie wiem, Into the Pit liczę bardzo. Stare designy Foxy'ego i Boniego. Na czwartą rocznicę serii Scott wypuścił kilka rzeczy z making ofów FNAF-a. Między innymi widzimy tam wstępne modele Boniego i Foxy'ego, które trochę różnią się od tych zwyczajnych. Między innymi Foxy nie jest tak zniszczony, jak był w jedynce. ATM-y są to swego rodzaju automaty, których modele odnaleziono w plikach gry Help Wanted, ale... no nie wiadomo do czego miały służyć, bo w grze się nie znalazły. Do końca wprawdzie nie wiadomo do czego ATM-y miały służyć w Help Wanted, niemniej pojawiły się one później w Security Breach'u. I tyle, koniec ciekawostki, stary. Spalone Freddles. W plikach klątwy Dreadbera odnaleziono taki model spalonego Freddlesa i nie wiadomo do końca do czego miało służyć, bo w grze się nie znalazło. Teasery w obrazkach na kolejną rocznicę. Na trzecią rocznicę serii Scott opublikował kolejne obrazki z making of FNAF-ów. Między innymi widzimy tam robienie modelu Baby, gdzie znajdują się włosy Scrapped Baby, robienie modelu Springtrapa, gdzie znajduje się ręka Scraptrapa, czy robienie modelu Funtime Freddy'ego, gdzie znajduje się część Molten Freddy'ego. Mega sprytne, nie wiedziałem o tym wcześniej. Wczesny model Glitchtrapa. W plikach Help Wanted znajduje się wczesny model Glitchtrapa, który jednak jest tak naprawdę Springtrapem, tylko że wypranym z kolorów i ma jakieś takie... dziwne sticze na ciele. Nie trafiło to oczywiście do ostatecznej wersji gry, aczkolwiek chyba wolę ten prawdziwy, ostateczny model Glitchtrapa. No, swoje wady nie jest idealny, ale jest spoko. Pizzeria. W ten sposób po pierwszym wydaniu pierwszego FNAF-a określono pizzerię w gazecie na samym początku, później oczywiście to zmieniono, aczkolwiek w najpierwszej wersji była to pizzeria przez A. Interesujący błąd, nie miałem o nim wcześniej pojęcia. Wzywanie Nightmare Foxy'ego. To odnosi się do rytuału z prawdziwego życia, mianowicie jeżeli wstaniesz o 3 w nocy, pójdziesz do łazienki, zapalisz świeczki, następnie napełnisz wannę albo nie wiem, wejdziesz pod prysznic albo do umywalki jak chcesz i przez 10 razy będziesz powtarzał słowa Nightmare Foxy, to wszystkie świeczki zgasną, następnie zapalą się wszystkie światła, a w lustrze pojawi się Nightmare Foxy, który wciągnie się do środka do backroomsów. Nie, no żartuję, nie róbcie tak. Generalnie we FNAF-ie 4, jeżeli odwrócisz się do łóżka i będziesz spamił latarką na łóżko przez 30 sekund, dostaniesz jumpscare Nightmare Foxy'ego bez względu na to, w jakim stanie był przed chwilą. I to naprawdę działa. Stópki Toy Freddy'ego. Swego czasu jakiś stópkarz zauważył, że jeżeli w UCN-ie Toy Freddy odejdzie od swojego stanowiska gamingowego, to zostawi przy nim swoje stopy. Mózg Nightmare'a. Nightmare w rzeczywistości nie jest w pełni czarny, a jest poniekąd przeźroczysty. Przez co jeżeli jego model dasz pod światło, to zobaczysz jego mózg. Nadużycie fanowskich designów. Generalnie Scott wypuścił teaser do pierwszego Help Wanted, który nie był stworzony przez niego, a przez Steelwool, i tam wykorzystany został fanowski model Funtime Foxy'ego i fanowski model Spring Boniego. Scott nie miał o tym pojęcia, później miejsca miała drama w internecie, a Scott musiał przeprosić oraz już na oficjalnym arcie promującym Help Wanted model Funtime Foxy'ego został zmieniony z fanowskiego na prawdziwy, w sensie autorski. Spring Boniego w ogóle wyrzucili stamtąd i zastąpili go Nightmarion. Scott przeprosił i powiedział, że Steelwool nie miało pojęcia, że te designy nie są jego, jakby kurwa nie były podpisane. Nie wiem, stary, Scott, ja już w takiej sytuacji, ten sobie podziękował ze współpracy z nimi i bym robił dalsze części samemu, byłyby lepsze od Security Breach'a, mówię ci. Żółwik we FNAF World. We FNAF Worldzie pojawia się żółwik, który wcześniej był w jednej z poprzednich gier Scotta. Tyle. Tylko że znów nie jest on dostępny, tylko w plikach gry. Five Nights at Freddy's nieopowiedziana historia. The Untold Story to pierwszy tytuł książki The Silver Eyes. W momencie, kiedy Scott opublikował pierwszy teaser tejże książki na swojej stronie, to nie było tytułu The Silver Eyes. Zamiast tego było The Untold Story. Insanity Ending dnia pierwszego. W FPS-ie macie wiele zakończeń, jednym z nich jest właśnie Insanity Ending, kiedy tracisz sanity, jesteś szalony, oszalałeś. I to dosłownie jeden z endingów w grze, który rzekomo można dostać już pierwszego dnia, co nie wydawało się możliwe. Glitch z jumpscarem Phantom Foxy'ego. Jeżeli we FNAF-ie 3 zostaniesz jumpscarowany przez Phantom Balloon Boya, kiedy Phantom Foxy jest obecny w swoim biurze, to ten zamrozi się w powietrzu i cię nie zjumpscaruje, przynajmniej przez pewien czas. W pewnym stopniu możliwe jest przejście nocy w takim stanie, no niemniej nie do końca. Jest to po prostu bardzo rzadkie, aczkolwiek jest to jeden z bardziej znanych glitchy w samym FNAF-ie. VIP we FNAF-ie AR. To odnosi się do pewnie jakiegoś płatnego gówna we FNAF-ie AR, że wiecie, masz ma lepszą plakietkę czy animatrona, człowieku, nie wiem, telefon ci lepiej świeci za 5 dolków miesięcznie.
Dobrze, że to nie trafiło ostatecznie do gry, bo to jest bez sensu. Egzotyczna margaryna. Początkowo egzotyczne masła z SLA nazywały się egzotycznymi margarynami. Ostatecznie wielki ludzik z Delmy sprawił, że stał się masłem. The Purple Guy w Deltarun. Jeżeli ktokolwiek to jeszcze pamięta, bo to było mega dawno temu, swego czasu dość popularny był Undertale, Undertale człowieku. I mam wrażenie, że aktualnie ta gra jest dość ostro zapomniana. Sam nigdy w tym nie siedziałem, jakby nie lubiłem swego czasu tych wszystkich RPG-ów pikselowych. W każdym razie Undertale swego czasu był człowieku gigantyczny, nie? Jakby ogrom fanów tego był człowieku. I powstała jeszcze druga gra, Deltarun, i Deltarune to było coś podobnego. I w Deltarunie właśnie znajduje się nawiązanie do Purple Guy'a. Najpierw z drutnowej policjantką dowiadujemy się o takowej postaci, później idąc dalej jesteśmy w stanie odnaleźć Isis Pizza, czyli dosyć znajomą restaurację z animatronami wewnątrz. I obok niej stoi ziomek, jakiś fioletowy dinozaur z maską Icy'ego na sobie, czyli tego tutejszego Freddy'ego. I kiedy pogadasz z NPC-tem stojącym obok tej placówki, on nazwie dinozaura Purple Guy'em, zdziwi się, że przecież on w ogóle tu nie pracuje i powie ci, że jeżeli on tu jest, to powinieneś... No właśnie nie dokończył, ale najpewniej uciekać. To jest nawiązanie do FNAF-a, człowieku, jak w mordę strzelił. Niezły ten Deltarune, człowieku, niezły. Płaczący cupcake. We FNAF-ie 3 w minigierce z Chico jesteśmy w stanie wejść do pewnego pomieszczenia, gdzie znajdują się płaczące cupcake'i, a jeden z nich nas goni. Czy to ma znaczenie? Pewnie nie. Jest fajne, pewnie tak. Dreadbear na korytarzu. W zapowiedziach Curse of Dreadbear, Dreadbear pojawia się na korytarzu, ale w samej grze się tam nie pojawia. Powstanie krzyku z FNAF 1. Generalnie krzyk animatronów podczas jumpscare'a to tak naprawdę ostro zmodulowany krzyk pochodzący z brytyjskiego filmu z 1981 roku o nazwie Inseminiod. Z tego, co się dowiedziałem, kobieta rodzi kosmite czy coś? I wówczas krzyczy, i ten właśnie krzyk został później ostro zmodulowany przez Scotta, tak aby brzmiał jak krzyk animatrona. I to jest trochę posrane, że tego typu dźwięk wydała normalna osoba, nie? Nie wiem, stary, jeżeli umiesz wydać taki dźwięk... Jesteś ostrym szefem, stary. Zniszczone pluszanki. Są to konkretne modele zniszczonych pluszowych wersji postaci z FNAF Help Wanted, które odnaleziono w plikach gry, które jednak nigdy nie pojawiły się w wersji ostatecznej. Wiem, że się powtarzam i mówiłem to już sporo razy, ale cel ich wykorzystania jest nieznany. Zwisająca Mangle. Pośród teaserów, które zapowiadają FNAF World'a, był ten jeden szczególny, który przedstawiał Mangle wiszącą na linie, z podpisem sugerującym, że to wszystko to niby jest nasza wina. Niedługo później pojawił się jeszcze podobny teaser z Balloon Boyem, aczkolwiek nie wiadomo po dziś dzień, co miało to oznaczać, co miał nam sugerować, jakie było tego prawdziwe znaczenie w grze. Raczej pozostaje to tajemnicą do dziś. Prototypy pluszanek. Swego czasu w internecie pojawiły się prototypy pluszanek od Funko, dokładniej postaci z FNAF Star Location, które wyglądały spoko. I w sumie nigdy nie zostały nigdzie wykorzystane, a szkoda. Poszukiwanie glitchy. Dodaję się do konkretnych, dosyć dziwnych, zgliczowanych poziomów, które miały trafić do Curse of Dreadbear, ale nie trafiły. Wyglądało to ciekawie, ale imo to nie było zbyt potrzebne, więc dobrze, że to nie trafiło. Numery w mordzie Wifed Chica. Ludzie swego czasu teoretyzowali, że Wifed Chica gdzieś głęboko w swojej mordzie posiada ósemkę. Ewentualnie szóstkę, lecz nikt nie miał pojęcia, do czego to może się w ogóle odnosić. Scott słucha się Markiplayera. Ludzie zwracają uwagę na fakt, że Markiplier, grając w gry na swoich odcinkach, często mówił pewne FNAF-owe rzeczy, które później stawały się faktami w grach w kolejnych osłonach. Chociażby nazwanie przez niego Boniego Bonbonem w pierwszej części łączy się z postacią Bonbona Sister Location. To miało miejsce niemal 2 lata później. Sam jako pierwszy ponadto używał sformułowań Golden Freddy czy Purple Guy jeszcze zanim te postacie się tak nazywały, a później rzeczywiście Scott nazwał je w ten sposób. Stwierdził też wcześniej, że fajnie byłoby zagrać we FNAF 1 na VR-ze w Oculus Rift'cie. Wiadomo, co się stało później. Grając ze FNAF 2, wspomniał, że nie chce obudzić dziecka. Baby. Coś wam to mówi? A ciągnąc to jeszcze dalej, o Baby wspomniał grając w minigrę z FNAF 3, gdzie pojawia się marionetka. A później, kiedy wychodziły teasery do FNAF 4 w Halloween edycji, w nazwie teasera z Nightmarion znajdowało się słowo Baby. Nie wiem, jakie jest połączenie między nimi, ale to jest ostro posrane. Jumpscare Balloon Boya w Trick and Treat. Generalnie we FNAF-ie Help Wanted macie grę z Balloon Boyem, gdzie jest jumpscare Nightmare Balloon Boya i ludzie się zastanawiają, dlaczego to jest Nightmare Balloon Boya, a nie zwykły Balloon Boy. Jakby to cokolwiek zmieniało, stary. Używanie maski i latarki w tym samym czasie. W jednym z teaserów do FNAF 2 bohater używa i maski, i latarki w tym samym czasie, co oczywiście nie jest możliwe w grze. Byłoby to trochę zbyt OP moim zdaniem i gra byłaby dużo łatwiejsza w taki sposób.
easter egg z numerami. Teaser location, kiedy trafimy do miejsca, w którym znajduje się Ballora i przytrzymamy 0, to zobaczymy to numery. Easter egg ten odnaleziono całe 5 lat po wydaniu z easter location i po dziś dzień nie wiadomo, co właściwie miało to znaczyć, ale najpewniej jest to jakaś niedoróbka Scotta, przynajmniej moim zdaniem. Golden Freddy w nocy drugiej. W naprawdę bardzo rzadkich sytuacjach Golden Freddy może pojawić się we FNAF-ie 2 podczas drugiej nocy. Ale jak mówiłem, szansa na to jest naprawdę minimalna. Niemożliwy good ending we FNAF-ie 3 na Nintendo Switch. We FNAF-ie 3 na Nintendo Switch niemożliwe było swego czasu przejście minigierki ze Spring Bonnie i Spring Freddym, co rzecz jasna było obowiązkowe do otrzymania good endingu w grze, niemniej najpewniej później zostało to spatchowane i naprawione. Szalenina w Aurorze w 1993 roku. To jest dosyć znana sprawa, którą ludzie bardzo często łączyli z powstaniem pierwszego FNAF-a. W 1993 roku w restauracji Chuck E. Cheese, dokładnie w Aurora, 19-letni Nathan Dunlap, który jakiś czas wcześniej został zwolniony z roboty w tym miejscu, przyszedł tam i zastrzelił 4 osoby. Postrzelił jeszcze jedną osobę, ale ona przeżyła atak. Wszystko miejsce miało 14 grudnia 1993 roku i było naprawdę makabryczną sytuacją, która przeszła do historii jako jedna z najgorszych i największych tragedii w takich miejscach. Ludzie dość często zwracają uwagę na podobieństwo tej historii z historią FNAF 1. I była to jedna z pierwszych i głównych teorii co do fabuły pierwszej części. Sam swoją drogą niemal 3 lata temu przedstawiłem to w oddzielnym filmie, więc jeżeli jesteście ciekawi, wpadnijcie koniecznie na tamten film, bo macie tam tak naprawdę wszystko. 1578. Od czasu do czasu we FNAF-ie Sister Location jesteś w stanie usłyszeć Baby, która wypowiada słowa, albo... kurwa, cyfry 1578. Nie wiadomo, co to ma oznaczać, jak łączy się z czymkolwiek innym w serii, do tej pory pozostaje to niewyjaśnione, chociaż ludzie twierdzą, że ma tu jakiś związek z... tym, że jest ona robotem i jakieś rzeczy kalibracyjne i tak dalej. Pomarańczowy Springtrap w Mr. Mini. W 2016 roku wyszła linia małych figurek z FNAF-a od Mr. Mini, gdzie Springtrap był pomarańczowy. Naprawdę. Pomarańczowy Springtrap, człowieku. Jak gdyby tu się pojawia wiele, wiele pytań. Ja mam kilka. Jak? Kto? Dlaczego? I kto to zatwierdził? Oraz przede wszystkim, kto to kupił. Niemniej... myślę, że teraz w resellu może to chodzić po całkiem sporo hajsu. Prawie, że go później zmieniono, to i Springtrap już był tym właściwym Springtrapem. Jason. Postać creepy edgy dziecka w UCN-ie, które miało przedstawiać Cassidy, to w rzeczywistości mocno zdistortowane, przerobione zdjęcie syna Scotta Jasona. Szczerze, jest to mocno posrane, stary. Drugi trailer z Sister Location. Kiedy dropnął pierwszy trailer do Sister Location, był on podpisany Trailer 1, pierwszy, a drugi nigdy się nie pojawił. Oczywiście, że były plany, żeby drugi trailer wyszedł, ale ostatecznie nie wyszedł i nie wiadomo nawet, czy istnieje. Jeśli tak, byłoby to świetne, żeby go zobaczyć. Myślę, że jest to świetne lost media, tak szczerze. Niemiecki Funtime Freddy. Początkowo Funtime Freddy miał mówić z niemieckim akcentem. W trakcie streamu na GT Live gościu, który podkłada głos Funtime Freddy'emu, podzielił się kilkoma niemieckimi voice linesami i są przerażające. Glad to see you back again! Come closer, I'll sing a song for you! Hello, Kiwi! It is German Funtime Freddy! How are you? Zaginiony trailer FNAF 1. Na kanale Scotta dostępny jest pierwszy trailer FNAF 1, ale podobno było jeszcze coś przed nim, był jeszcze inny. Sugeruje to m.in. komentarz gościa z kanału Wallmeet, który zauważył, że Scott zmienił oczy animatronów od ostatniego filmu. Nie ma ostatniego filmu. Kilka innych osób też stwierdziło, że widziało poprzedni trailer pierwszego FNAF-a, który został zdjęty z Scotta z niewiadomych powodów i nigdy później nie mogliśmy go zobaczyć. Podobno owe oczy odnosiły się do endoszkieletu, dużo straszniejszej wersji endoszkieletu, która właśnie miała wystąpić w tym trailerze i miała mieć bardzo niepokojące czerwone oczy. Swego czasu ktoś, używając Wayback Machine, zauważył, że na koncie Google Plus Scotta znajdują się 3 filmy, które są niedostępne i wszystkie w jakiś sposób odnoszą się do pierwszego FNAF-a. Jest to Five Nights, gameplay z pierwszego FNAF-a i Five Nights at Freddy's. Który z nich musiał być właśnie trailerem, o którym mowa? Prawdopodobnie. Nieużyta sekcja w Happy's Day. To może być tylko zwykła plotka, ponieważ w internecie dość często mówi się o nieużytej sekcji Happy's Day'a, która nie jest nigdzie dostępna. Sam przeszukałem internet, nigdzie nie ma jakiegokolwiek zapisu po tym. Dosłownie nie ma niczego, więc nie mam pojęcia, skąd w ogóle się to wzięło. Na YouTubie znajduje się coś takiego, co może mną przedstawiać tą nieużytą część, ale ile w tym prawdy, to nie mam pojęcia. Raczej to nie to. Bardziej wygląda mi to na wersję minigier z mobilnej wersji w FNAF 3. Lodowa jaskinia. Jest to nieużyta ścieżka dźwiękowa, która podobno miała zostać użyta do pewnej większej lokacji, która została niewykorzystana we FNAF World. Została tylko nazwa i sama ścieżka dźwiękowa. Znikające oczy Chiki. W pierwszym FNAF-ie, w momencie kiedy Bonnie znika ze sceny, znika też prawe oko Chiki. To również może łączyć się z FNAF-em 2, gdzie Toy Chica również gubiła oczy schodząc ze sceny, a co więcej, gubiła swój dziób.
Nie wiem, być może Scott miał jakiś pomysł na to czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. I oto cały iceberg Five Nights at Freddy's. No i to był właśnie cały film z ogromnym icebergiem Five Nights at Freddy's, który posiadał Ultimate Iceberg całego FNAF-a oraz FNAF-a 1. Wielkie dzięki za oglądanie, to był spory film, a na przestrzeni tworzenia go zdarzyło się parę turbulencji, niemniej teraz jesteśmy tutaj i macie pełen film już do obejrzenia. Przepraszam za trochę słabszą aktywność ostatnio na kanale, teraz filmów pojawiać będzie się więcej, plus wreszcie na kanał wlecą filmy, na które bardzo mocno czekacie, w tym Man in the Suit, już w przyszłym tygodniu, jak i również filmy z kilku innych RG, którymi jarałem się przez ostatni czas. Naprawdę mega cieszę się, że w końcu będę mógł pokazać wam te filmy, lecz tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów, wpadnijcie koniecznie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Jeżeli chcecie, subskrybujcie też mój kanał z muzyką Mondarix Muzyka, gdzie w wakacje będę puszczał rzeczy, jeszcze są w trakcie dogotowywania, bo jestem kuźwa za dużym perfekcjonistą, jak chodzi o jakąś muzę i tak dalej. Chwilę jeszcze to potrwa, aczkolwiek suba możecie zostawić, jeżeli chcecie. Będę wam naprawdę mega wdzięczny. Trzymajcie się, miłego dzionka. Hej.